Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz, a właściwie nie jest to odcinek podcastu Lepiej Teraz. Jest to odcinek Bogusza Pękalskiego do jego podcastu Startup My Way. Bogusza poznałem na Meetupie Milka Burneki, czyli Mirobern Mafii, jego Meetup, jego, jego społeczności, gdzie miałem zaszczyt też przemawiać, właśnie jako jeden z prelegentów. Bogusz na co dzień prowadzi podcast Startup My Way i zaprosił mnie, bo był ciekaw mojego podejścia do życia tego stoickiego podejścia i chciał poznać więcej szczegółów z mojego życia zawodowego. No i z podcastingu. Okazuje się, że wyciągnął ze mnie sporo rzeczy, więcej niż z innych moich występów gościnnych. Tak, podzieliłem się takimi szczegółami, których wcześniej nie ujawniałem w innych podcastach. No cóż, poznał te, te szczegóły. Za chwilę wysłuchacie moją rozmowę i cały podcast Bogusza razem z jego, z jego intro i, i, i dżinglami, ale zanim to zrobicie, to chcę Wam podziękować za reakcję. Na apel o recenzję na iTunes. Najciekawsze historie, właściwie wpisane w recenzjach, wraz z Waszym nazwiskiem, nazwą biznesu, jaki prowadzicie, będę czytał w moich zapowiedziach. Jeżeli oczywiście pojawią się takie, takie recenzje z historiami, jak odkryliście, albo w jaki sposób pomógł Wam podcast lepiej teraz, bo recenzja, którą otrzymałem od Pawła Leżocha, mnie po prostu rozbroiła. Według mnie Paweł to jest mistrz storytellingu, ale najlepiej posłuchajcie sami. Przelecieliśmy do Londynu. Było już bardzo późno, noc, wiatr, zimno. My, jak zwykle, przygotowani. Transfer do centrum kupiony przez internet, ale lecieliśmy ze znajomymi. Oni, totalnie zieloni, nie wiedzieli, w którą stronę się ruszyć. W telefonie 5% baterii. Nowe miasto. Chcąc, nie chcąc, musieliśmy im pomóc. Wszędzie kolejki do KAS, 20 minut stracone. Przyszliśmy pod nasz autobus. Potężna kolejka. Dla nas nie było już miejsca. Godzinę staliśmy w kolejce na dworze i dogotaliśmy. I z zimna, i z poirytowania. Podjechał autobus. Nareszcie! Jedziemy! Czekała nas półtora godzina na podróż do centrum. Byłem przygotowany. Telefon, słuchawki. W Polsce pobrałem kilka odcinków podcastów. Sam też nagrywam podcast. O Radku kilka razy słyszałem. Jego podcasty są bardzo popularne, więc też pobrałem kilka odcinków. Na próbę. Włączyłem. Ciągle byłem wkurzony. Zmarnowaliśmy półtorej godziny w kolejkach i zaczyna do mnie mówić niski, ciepły i spokojny głos Radka. Dodatkowo dodatku mówi o filozofii stoicyzmu. Do dzisiaj pamiętam to uczucie, jak złość zaczęła ze mnie schodzić. Od tego momentu jestem słuchaczem, zainteresowałem się stoicyzmem. Dziękuję Radku. To ja dziękuję, Paweł. Dziękuję, Paweł, za pozostawienie recenzji, za pofatygowanie się, żeby wejść właśnie na ten iTunes i bo wiem, że to nie jest proste i zajmuje trochę energii i działań. I dziękuję Ci bardzo za ten wspaniały wpis, za tę wspaniałą recenzję. Daje mi to motywację, inspirację do dalszego. Dalszego nagrywania jeszcze lepszych podcastów. No a teraz zapraszam Was do wysłuchania i poznania podcastu Bogusza Pękalskiego i mojej rozmowy z Boguszem Pękalskim, właściwie mojej historii, którą przekazałem Boguszowi w podcaście Startup My Way. Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w dziewiętnastym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Radek Budnicki, podcaster, mentor i certyfikowany coach. Radek prowadzi jedne z najpopularniejszych polskich podcastów, czyli podcast Lepiej teraz oraz Po ludzku o pieniądzach. Z Radkiem rozmawiamy o jego rezygnacji z korporacyjnej kariery i dyrektorskich stanowisk na rzecz powrotu do młodzieńczych marzeń. Rozmawiamy o filozofii stoickiej, o tym czym jest oraz jak bardzo może się ona przydać w dzisiejszym świecie, zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Poruszamy tematy minimalizmu, budowy lepszego życia oraz szczęścia. Radek opowiada również o swojej karierze podcastera. O tym, co daje słuchanie i nagrywanie podcastów, i o tym, jak się z tego utrzymać, budując jednocześnie szczęśliwe, wolne i wspaniałe życie. Notatki do tego odcinka znajdziesz na startupmyway.com, łamane na 19. Zapraszam Cię również do dołączenia do mojej listy mailingowej, szczególnie jeżeli myślisz o przejściu z etatu do własnego biznesu, albo już taki krok wykonałeś. Za jakiś czas będę miał dla Ciebie coś naprawdę fajnego, i będąc na liście, dowiesz się o tym jako pierwszy i dodatkowo dostaniesz specjalne bonusy niedostępne dla osób spoza listy. Można to zrobić na startupmyway.com łamany na lista. Link znajdziesz również w notatkach do odcinka w Twoim playerze podcastów lub gdzie tylko tego słuchasz. Także po prostu warto się zapisać już teraz. No i nie przedłużając, przed Wami Radek Budnicki. Cześć Radek. Cześć, cześć Burz. Witaj. Witam serdecznie. Jak ci mija dzień dzisiaj. No, przyjechałem akurat na wybory. Przyjechałem, bo <głos》> dzień po chyba rozmawiamy, nagrywamy ten podcast. Nie tak, wiem, kiedy tak, będzie tak. publikacja. I przyjechałem do Białego Stoku, wiesz, żeby zagłosować. Jestem w moim rodzinnym domu, więc dobrze widzę się z moją mamą. No i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony przez ciebie do twojego podcastu. Bardzo mi miło, to wielki zaszczyt dla mnie. Dzięki dla mnie również. Powiedz kilka słów o sobie, przedstaw się naszym słuchaczom. No właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo ja często zadaję to pytanie moim gościom i kiedyś, powiem Ci szczerze, jakieś trzy lata temu nie potrafiłbym odpowiedzieć na nie tak od razu. Albo po prostu podawałem stanowisko w pracy. A teraz w bardzo prosty sposób. Jestem podcasterem. To jest, to jest takie proste, prawda? W ogóle już możesz powiedzieć, tak, tak. Co, że jestem, jestem podcasterem. A co to takiego podcastu? Oczywiście niewiele osób wie jeszcze niestety, co to podcasty, więc nie zabłyśniesz za bardzo w towarzystwie. No, no i trochę tak. No i trochę tak patrzą na ciebie dziwnie, ale zderzają się rodzynki. Wiesz, osoby takie, które. O, tak, słucham, coś tam kiedyś słuchałem, albo wiesz, zdarza się, coraz częściej ludzie słuchają, więc jestem podcasterem. Co jeszcze? Na stronie możesz przeczytać, że certyfikowanym coachem, mentorem, chociaż już coachingiem się nie zajmuję czynnie. Od roku już tego nie robię. Całkowicie poświęciłem się podcastowaniu, ponieważ prowadzę aż dwa podcasty. I każdy publikuje co tydzień, więc w sumie robię dwa podcasty w tygodniu. Wow. I to zajmuje dużo czasu, więc nie za bardzo zostaje wiele czasu na inne rzeczy. I ut utrzymujesz się z tworzenia podcastów? Tak, 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 utrzymuję się. Okej, okay, a powiedz, czym się zajmowałeś przed podcastami? Jaka, jak ta droga twoja mniej więcej wyglądała? Od czego to się wszystko zaczęło? Wiesz co, przed podcastami, wiesz co, tak naprawdę normalny chłopak, pojechałem na studia do Warszawy, studiowałem socjologię na UW, potem jak każdy chciałem mieć pracę w jakiejś firmie zachodniej, prawda, koledzy nam się chwali, że mają już tam, wiesz, jakieś stanowiska menadżerskie, więc bardzo chciałem być tym menager, nie, na, mm -hmm. na wizytówce i... No, wiesz, wysyłałem CV jak każdy normalny absolwent i wspinałem się po szczeblach kariery jako wiesz, szeregowy pracownik, jakiś specjalista do spraw sprzedaży, konsultant obsługi klienta. Pracowałem w różnych branżach tak naprawdę, w branżach IT, w branżach finansowych przez to, że tak naprawdę cały czas szukałem swojej ścieżki. Rozpoznawałem różne sektory, można powiedzieć, biznesu i dlatego wydaje mi się, że mam wiedzę po trochu, nie ekspercko, ale po trochu wiem, co się dzieje w różnych, w różnych że tak powiem, właśnie dziedzinach biznesu, Wiesz, bo pracowałem w różnych. Pracowałem jako product w banku. Byłem dyrektorem zarządzającym firmy inwestującej w instrumenty finansowe. Byłem dyrektorem zarządzającym spółki, która była konkurencyjna w stosunku do multisporta czyli takie karty, wiesz, umowy z siłowniami. Zarządzałem też klubem Fitness Żatomi w Złotych Tarasach. Byłem dyrektorem tego klubu. Co jeszcze? Przez kilka lat pracowałem w ambasadzie Izraela. Ostatnio zacząłem ujawniać, wcześniej nie chciałem o tym mówić, bo będą różne stosunek ludzie do tego, do tego mogą mieć. Pracowałem dla atasze wojskowego Izraela bezpośrednio. A jak się tam dostałeś? Wiesz co, takiej pracy się nie dostaje z ogłoszenia, powiem tak. No tak, no domyślam się. Nie, wiesz co, ja mam wiedzę dość szeroko, jeśli chodzi o sprawy związane z wojskiem. Bardziej hobbystycznie, wiesz, taki chłopak, czytałem dużo książek, wiesz, szpiegowskich i tam jakichś wo wojennych <laughs> wojenny, wojenny historii Izraela miałem w małym poluszku. Poza tym zawsze interesowała mnie to Judajka, wiesz, i można powiedzieć, że Wykorzystywano mnie poza tym, że byłem po prostu takim zwykłym administracyjnym pracownikiem. Wiesz, tam byłem kierowcą i przelewy robiłem, załatwiałem sprawy, miałem kontaktu z polskimi oficerami, tłumaczyłem rozmowy na targach broni <grymny> mojego szefa. Co jeszcze? Pomagałem w targilach. Targile to są takie po hebrajsku, co się nazywa ćwiczenia. Szabak to jest taki wywiad wewnętrzny Izraela. Oni zajmują się ochroną delegacji za granicą. Czyli, na przykład, przyjeżdża minister obrony do Polski, no to zawsze ma ze sobą ochroniarzy, tacy, takich borowców, tak to opiszmy. Ja pomagałem im na przykład w ćwiczeniach. Sprawdzałem ich, udawałem terrorystę. Dostawałem za to pieniądze oczywiście. Musiałam się przebrać, wiesz, udawać sprzątacza. Zadaniem na przykład takiego gościa było, on nie wiedział, taki sprawdzany człowiek, że jest test robiony na nim. Chodziło o to, żeby cały czas y, ci y, ochroniarze byli czujni. Jeżeli na przykład on nie zapyta gościa przed sprawdzeniem terenu, na przykład y, przed synagogą. Trzeba sprawdzić teren, czy nie ma bomby. Prawda? On przeszukuje krzaki, wszystkie. Musi sprawdzić, czy w koszu na śmieci nie ma bomby. Ja udawałem sprzątacza. Powiem ci jedną historię. Udawałem Aha. sprzątacza, byłem przebrany w też taki żółty, wiesz, y, ten, kamizelkę żółtą, miałem miotłę własną z ambasady, <laughs> miałem kosz na śmieci. No i Według scenariusza zadania było, że tam bomba jest w tym koszu, i tak naprawdę ten gość, ten agent musiał sprawdzić ten kosz, ale on mnie ominął, słuchaj. I popełnił wielki błąd. Był filmowany z kilkuset metrów przez gościa, który przyleciał z żeby go sprawdzić. No i jak wysiadła wycieczka, to ja zacząłem udawać, że strzelam, wiesz, z palca, żeby pokazać, że ten facet po prostu spieprzył sprawę, wiesz, po prostu nie sprawdził, nie zajrzał do mojego kosza, nie zapytał mnie, co ja tam robię, a potem tłumaczył się tak, że miało za zadanie nie zaczepiać polskich coś tam służb, nie? <grym> takie coś. Więc od razu został wysłany z powrotem do, do kraju, załamał się chłopak, ale generalnie cały czas oni byli sprawdzani, ja czasami pomagałem w takich rzeczach, ale generalnie takie prace zwykłe, administracyjne jakieś wykonywałem, więc wiesz, Tłumaczyłem moją szefowi rozmowy. Nie znam hebrajskiego, ale znam go, można powiedzieć tak, że rozumiem hebrajski, ale nie, nie, nie posługuję się nim. Po angielsku pracowałem w ambasadzie. Wystarczy język angielski w tej, w, w tej pracy. A to była taka przygoda w ogóle nie pasująca do mojej kariery zawodowej. Wiesz, bardziej zgodziłem się ze względu na to, że miałem odłożone oszczędności, i spodobała mi się propozycja moich przyjaciół z Izraela, którzy mi to zaproponowali. Więc, czyli. Czyli jakby w tym momencie zrezygnowałeś z tej swojej kariery korporacyjnej? Tak, tak, to... tak dokładnie. To, to, to było tak ciekawe dla mnie, bo wiedzieli oni, że ja od lat interesuję się tymi sprawami. To po prostu, Radek, słuchaj, pułkownik z, z ambasady chce z tobą porozmawiać, więc spotkałem się z nim. No i dostałem tu pracę. To jest pierwszy raz o tym mówię. Pierwszy raz o tym mówię w podcaście. Nigdy nie mówiłem z takimi szczegółami, ale już minęło tyle lat, że już mogę mówić. To było 10 lat temu. Dobrze, dobrze. Unikalny content. Ja, mówiąc szczerze, się dowiedziałem właśnie o tych Twoich historiach. Yy, ostatnio, na, jak, jak się poznaliśmy, tak, u, u Mirka na, na tym meetupie. I właśnie mnie to zaciekawiło, bo słuchałem Twojego podcastu wcześniej, ale nie wiedziałem, że masz taki ciekawy, różnorodny background. To, są, wiesz, co, takie rzeczy, bo wiesz, ja zawsze się na tym zastanawiałem. Bo jak się popatrzę na moje CV, to można powiedzieć, że z tym jumperem. Jumper to taki, co często zmienia pracę. Ja zmieniałem tę pracę co 2, co trzy lata. Nie, nie, nie miałem czegoś takiego, żebym pracował gdzieś więcej jak trzy lata i wyciągnąłem z tego wnioski. Wnioski polegały na tym, że yy... Zaraz po maturze w Białymstoku miałem pracę, dostałem pracę dziennikarza lokalnego. Tak, i wiesz, tam pisze, że skrzyżowanie będzie wyremontowane, dni krwiodawstwa w mieście. Rozumiesz o co chodzi? Takie, tak, tak. takie tematy lokalne. Albo znęcanie się nad zwierzętami, jakieś takie, wiesz. Też takie wywiad z zespołem wilki, bo przyjechały wilki do miasta. Różne rzeczy robiłem. Chodziłem z tym dyktafonem i robiłem wywiady. Ale koledzy cały czas z Warszawy do mnie mówili, Hadek, chodź, tutaj zarobisz pięć razy więcej kasy, tutaj firma taka, tak Kanal Plus wchodzi, to jakieś inne, wiesz, takie zachodnie firmy zaczęły wchodzić do Polski. I, i, i mnie to skusiło. Ja poszedłem za tak zwanymi shiny things, świecidełkami poszedłem i pożyczyłem moje marzenia, pożyczyłem to, co lubiłem robić, wiesz, to dziennikarstwo takie. Zawsze się interesowałem polityką, stosunkami międzynarodowymi, stąd właśnie zainteresowanie Izraelem i między innymi Bliskim Wschodem z tego wynikało. I ja to porzuciłem. I przez to nie mogłem nigdzie zagrzać miejsca, ponieważ nic, wszystko było, można powiedzieć, podyktowane. Chęcią zarobienia pieniędzy, a nie jakąś wartością, nie jakimś celem w życiu, nie, jakim, nie jakąś pasją. Dla mnie liczyła się wtedy tylko kasa, żeby zarobić na to, na to mieszkanie, na ten fajny samochód, na fajny zegarek, garnitur. Rozumiesz o co chodzi? Jakieś takie atrybuty, yy, sztuczne atrybuty szczęścia, jak ja to teraz nazywam. Tak, tak, tak. I, I ja powiem Ci tak: im więcej miałem, tym mniej szczęśliwy byłem. Im wyżej byłem, tym więcej odpowiedzialności miałem, więcej stresu miałem. Co pewnie przełożyło się po latach na, mo, na moje zdrowie, jak wiesz, I, i zebrałem tego żniwo. I wydaje mi się, że to nie tędy droga. I, i przypadkiem całkowicie trafiłem, yy, przez to, że trzy lata temu stwierdziłem, że mam dość już pracy dla kogoś, mam dość robienia czegoś, co nie daje mi szczęścia, tylko jest tylko bieganiem za pieniędzmi. Po prostu stwierdziłem, że nie, pieniądze są ważne, ale. Jeszcze fajnie jest, kiedy zarabiasz dobre pieniądze, ale robisz to, kiedy to ma sens. Czyli na przykład jest jakiś cel, daje wartość ludziom, albo kiedy jest związany z Twoją pasją, kiedy kochasz to, co robisz, a nie zmuszasz się do czegoś. Jeżeli teraz ktoś z Twoich słuchaczy słucha tego podcastu, tej rozmowy naszej, i sobie myśli, kurczę, jak ja nienawidzę mojej pracy, ale ona daje mi, pozwala mi opłacić część, prawda? I, i, I dać środki do życia mojej rodzinie to ja go rozumiem, ja nigdy nie powiem takiej osobie słuchaj, idź rzuć, w ogóle wiesz, to mi to lotto jak w tej reklamie yy, nigdy zrobić takiego przygotuj plan, pracuj dalej odkładaj, ale zastanów się czy możesz znaleźć alternatywę w tym czasie, Jaką alternatywę co cię pasjonuje, zadaj sobie pytanie, zrób taki auto coaching i yy, można powiedzieć, nie, nie porzuć tej pracy od razu, bo musisz zarabiać na, na życie tylko po prostu zacznij i jednocześnie robić coś drugiego, co cię bardziej pasjonuje, i potem znajdź możliwość zarabiania na tym. Proste. No właśnie, no właśnie. Myślę, że to jest taki spory błąd, co czasami ludzie rzucają się na głęboką wodę, nienawidzę pracy, i nagle z dnia na dzień odchodzi. Dobra, i co teraz? Tak? I tak, potem tak, po... tak, tak, kończą tak. się pieniądze, i trzeba wrócić do tej pracy, i jest jeszcze gorzej. To, to takie romantyczne jest, wiesz? Tak. To, człowiek do filmu w ogóle, do scenariusza się nadaje. Tak, tak, tak. No właśnie i mówisz, że jakby szukałeś tej, tej, tej swojej pasji, jakby skąd, skąd pomysł, żeby zacząć nagrywać pokasty? Przypadkiem, zupełnie przypadkiem, tak jak pracując, można powiedzieć, że wstawałem wcześniej rano, miałem na dziewiątą i jechałem do centrum Warszawy, do biurowca, tam gdzie byłem dyrektorem i wstawałem o wiele wcześniej, już o szóstej rano byłem w kawiarni, miałem szczęście, że tam kosta była otwarta wcześniej. Siedziałem w niej i sobie brałem notatnik i pisałem, co ja mogę zrobić. Wypisywałem sobie, po prostu taką mapę myśli robiłem to mnie interesuje, blogowanie nie, nie za bardzo, kiepsko piszę, ale zdjęcia robię, zacząłem zdjęcia robić. Wiesz, takie szukanie, takie sprawdzanie, wiesz, co mnie pasjonuje, jakie, jaka tematyka, przeglądanie blogów, przeglądanie vlogów, jakie treści ze mną rezonują, co ja mógłbym robić, jakie sposoby zarabiania, czytałem książki o zarabianiu online, zaczęło mi się podobać to, że ludzie zarabiają dzięki technologiom internetowym, że przeczytałem książkę Tima Freesa, 4 godziny tydzień pracy, przeczytałem już dawno temu, wiesz, już 7 lat temu, była pierwsza wydanie, ale wtedy jakoś do mnie nie przemówiła. Byłem na etacie i jakoś tak sobie a to, nie, to nie polska, nie polska technologia, to już... Ale on wznowił tą książkę, kupiłem wznowioną. Jeszcze raz ją przeczytałem i stwierdziłem, kurczę, można, już zarabiać na dropshippingu, można zarabiać na konsultacjach, można zarabiać na wiedzy. Wiedza Podróżuje przez internet, za wiedzę można dostać pieniądze. Niedługo wszystko będą za nas robiły wiesz roboty, praktycznie, wiesz Androidy, wszystko będzie tworzone. Człowiek będzie mógł już tylko tworzyć to, co stworzy z własną wiedzą. Będzie wymiana wiedzy i na tym będzie się zarabiało pieniądze. Więc pomyślałem sobie, że warto wejść w ten sektor internetu. Zacząłem się interesować marketingiem online. Zacząłem zastanawiać się, jaką ja mam wiedzę ekspercką. No i zacząłem szukać, szukać, a nie chciałem wydawać pieniędzy na jakieś tam kursy tego, więc zacząłem szukać darmowych kursów w mieście, różnego rodzaju spotkań, warsztatów, a jest takich mnóstwo okazało się, wiesz, siedziałem po południu, po pracy chodziłem do Idea Hubu, tam takie darmowe biurka są, gdzie można wydrukować kawę, wypić i popracować. Zacząłem przeglądać jakieś blogi, notatki robiłem, tłumaczyłem różne artykuły sobie, żeby się uczyć tego wszystkiego. Wyszukiwałem węty na Facebooku, na Evena, wyszukiwałem ewenty, jak wiesz, są płatne i bezpłatne. Spotkania blogerów, meetupy, aż w końcu trafiłem na taki Google Campus, który dotyczył podcastingu. Nazywał się Polcaster konferencja Polcaster 2016. No i poszedłem tam, no i po po pół godzinie yy, wysłuchałem chyba wykładu Waskeza. Yy, tak, tak, tak. Yy, Michał Vasquez, yy, plewniak y, z podcastu i tyczłon. Pozdrawiam, yy, Michała. Yy, on opowiadał coś tam i yy, jeszcze były wystąpienia innych osób. Tam w kuluarach, porozmawiałem z kilkoma osobami, I 10 dni później pierwszy podcast opublikowałem. No to faktycznie po prostu zadziałałeś natychmiastowo. Tak, bo ja to poczułem, bo, słuchaj, bo, bo ja próbowałem blogować. Wiesz, kiedyś uprawiałem Kraftmagę i robiłem bloga o Kraftmadze, pisałem, ale to było takie beznadziejne po prostu, że stwierdziłem, kurczę, jak zobaczyłem te podcasty i pomyślałem, boże, mi się o wiele łatwiej mówi do mikrofonu niż pisze. A poza tym ja kiepsko piszę na klawiaturze bardzo powoli, więc nie piszę bezwzrokowo, więc to jest męczarnia dla mnie pisanie. Tak, i w ogóle. Pisanie wydaje mi się dużo bardziej czasochłonne, jednak jak nagrywasz, włączasz po prostu, no musisz mówić, no nie możesz przerwać, możesz powiedzmy potem jakieś cięcia zrobić, no ale w granicach rozsądku, a tekst możesz dopieszczać po prostu tygodniami, miesiącami. Mhm. Zgadzam się. Okej, okay. chciałbym trochę przejść teraz do Twojego aktualnego tematu, którym się zajmujesz i o którym ostatnio mówiłeś, właśnie jak się widzieliśmy czyli o dostojcyzmu. Skąd stoicyzm się wziął w twoim życiu? Wiesz co, stoicyzm wyrezonował we mnie tak jak te podcasty wraz z takim szaleństwem, jaki miałem w sobie. Wiesz właśnie takim rozdrażnieniem ogólnym. Zacząłem szukać metod na wyciszenie się. Odnalazłem minimalizm, zanim poznałem stoicyzm. Odnalazłem go trzy lata temu, kiedy trafiłem na blog The Minimalist. oni mają też podcast znany. Popularny w Polsce też i film na Netflixie jeszcze. Tak, film, film na Netflixie. Ten film oni. Jeszcze trzy lata temu oni ten film pokazywali tylko na spotkaniach, na takich screeningach w różnych miastach na świecie. Poza Warszawą, oczywiście. Podróżowali i oni zarabiali na tym, wiesz. Na, na życie w ten sposób zarabiali, że brali bilety za pokazywanie tego filmu, bo on nie był nigdzie pokazywany Aha. w sieci. I, no i o, na Stoicyn trafiłem poprzez Ryana Holidaya, jego, wystąpił w jakimś podcaście, słuchałem Ryana Holidaya, yy, który sam jest autorem świetnych książek, też z dziedziny marketingu, jak, jak wiesz o grow hackingu tam napisał mm -hmm. książkę i tam jeszcze inne, wiesz, Obstacle is the way, czyli przeciwności to droga, to jest już typowy taki o stoicyzmie i Tim Ferriss, Tim Ferriss tam, wiesz, różnego rodzaju ćwiczenia stoickie propaguje, jak journaling, czyli wiesz, robienie, prowadzenie takiego dziennika, wieczorna, wieczorna medytacja, poranna medytacja, podsumowanie dnia, wyciąganie wniosków, co zrobię następnym razem lepiej i tak dalej, i to właśnie przez nich, wiesz? I przez nich trafiłem na różne tytuły. Potem zacząłem czytać u źródeł, czyli zacząłem czytać najbardziej popularne rozmyślania Marka Aureliusza, które można nawet w Tesco kupić. No i te mniej dostępne, już bardziej w sieci, bo Epikteta, wiesz? Enchiridion i Diatryby. Tego jest o wiele więcej, wiesz? To są pisma Seneki młodszego, Cicerona, I, i, i tego jest dużo. Czyli po prostu tych starożytnych, yy, pierwszych tych stoików, no można powiedzieć, yy, zacząłem czytać, ale opracowania też. No i, no i bardzo mi się spodobało w stoicyzmie właśnie to, że yy, stoicyzm to w ogóle bardzo szeroka filozofia, bo, ale mnie zainteresowało tylko jeden wycinek tej filozofii, czyli etyka. Takie podejście do życia, do człowieka. Yy, bo Etyka stoicka opiera się na takiej zasadzie osiągania szczęścia. No a każdy z nas chce być szczęśliwy, to naturalne, i to szczęście według nich osiąga się poprzez taką dyscyplinę moralną, wiesz? Poprzez takie sumienne spełnianie obowiązków, które mamy codziennie, że wstajemy rano, musimy iść do pracy, i tak dalej. Stoicy uważają, że tak powinno być. Poprzez odcięcie się. Emocjonalne, od takich zdarzeń zewnętrznych, które mają na nas negatywny wpływ na przykład. Poprzez utrzymanie stanu takiego spokojnego szczęścia, i to niezależnie od tego, co ci się w życiu przydarzy. Wiesz, a różne rzeczy nam się w życiu przydarzają. I stoicyzm właśnie pomaga nam jakby odpornić się na to. Można powiedzieć stworzyć taką skorupę obronną. Ja bym tak to nazwał. Wiesz, stoicyzm praktykowali bardzo znani ludzie w historii, Fryderyk Wielki podobno miał przy sobie Nhridion pikteta, przy siodle woził, <grystanie> podbijał Europę. George Washington, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson z tych ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, Bill Clinton. No i mój ulubiony ostatnio czytałem książkę takiego pilota amerykańskiego, który przeżył wojnę wietnamską, James Bond Stockdale. Opowiadałem o nim na spotkaniu Mirka. Tak, Pamiętasz? tak, możesz powiedzieć, możesz powiedzieć, ciekawa historia. To długa historia jest bardzo. Nie wiem, czy czy to jest Mamy czas, mamy czas. Mogę, po, mamy mogę czas. pokrótce tylko powiedzieć, że James Bond, Bond Stockdale był pilotem amerykańskim, który został zestrzelony w 60 chyba yy, piątym roku, nie chcę skłamać, chyba tak, yy, nad północnym Wietnamem yy, i dostał się do niewoli, a że wcześniej y, studiował na Stanford, interesował się filozofią i profesor Jogoryny Lander dał mu na pożegnanie, kiedy on już wracał do wojska, a był oficerem już wysoko postawionym na tym lotniskowcu, dowodził y, całą eskadrą y, samolotów, y, dostał od niego y, jedną książkę filozoficzną, z wielu, które czytał i obrabiał, powiedział, że tylko jedna ci się przyda w tej armii, to będzie Enchiridion Epikteta. I on, ten Eridion, ze sobą miał na lotniskowcu USS Oriskany i leciał Skyhawkiem nad Wietnamem, został zestrzelony. I jak, kiedy został zestrzelony, spadł na spadochronie, to już wtedy powiedział sobie takie zdanie, to w książce jego przeczytałem, że właśnie ze świata technologii w, wpadam, spadam do świata Epikteta. W momencie jak uderzył w ziemię, w ciągu 15 minut został dorwany przez wieśniaków, pobity, złamano mu nogę. To był właśnie świat pikteta, epiktet w ogóle. Ten filozof był niewolnikiem, i jego pan mu złamał nogę, co, co, co jest nomenomen niesamowity zbieg okoliczności. W każdym razie James Toggle został wtrącony do najcięższego więzienia w Hanoi, północnym Wietnamie, i spędził tam 7 lat. Dwa lata był zakuty w takie łańcuchy. Był torturowany przez wiele, wiele lat, wielokrotnie wyprowadzany na sfingowane egzekucje. Więc ten człowiek przeżył naprawdę ogromne rzeczy, po, okropne rzeczy i, pomogł mu, i powiedział, że pomógł mu przetrwać właśnie Enchiridion, że właśnie epiktet i, i stoicyzm pomógł mu przetrwać. Stosował bardzo wiele różnego rodzaju technik, ale o tym wszystkim opowiadam. Przepraszam za reklamę w moim kursie, który będzie niedługo, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moją stronę, lepiej teraz tam jest mm -hmm. zakładka kurs, więc yy, będzie tu wkrótce. Yy, ja więcej tych technik zdradzam właśnie tam i nie chciałbym tutaj wszystkiego opowiadać, bo naprawdę tego jest sporo. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz, jak myślisz, co jest przyczyną rosnącej popular popularności stoicyzmu? No bo jakby słyszy się to o tym coraz więcej i to głównie jakby idzie od tych ludzi no takich powiedzmy z góry, takich popularnych, na wysokich stanowiskach, Skąd w ogóle to się wzięło? Wiesz co? Wydaje mi się, że wynika to z takiej potrzeby, że świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Wydaje się taki kruchy. Ludzie coraz bardziej boją się. A on podnosi ludzi na duchu zbliża ich do siebie. I, i przypominam nam, że. Bardzo jesteśmy zależni właśnie od naszych tych impulsów, zmysłów, a nie od logiki. Zapominamy o logicznym myśleniu. Uczy jak być nas. Uczy nas, jak być wytrwałym, jak być silnym, jak kontrolować siebie przede wszystkim w trudnych sytuacjach, jak przygotować na te trudne momenty, i jak jakieś przeciwności losu, które nam się przydarzają, właśnie jak w tym tytule Rana Holiday, Obstacles the way. Jak ćwiczyć cnoty? Czyli na przykład Stoicy, ja na przykład marzę o takim świecie, gdzie rządzą te cnoty stoickie, a ja może wymienię te cnoty, wymieniałem na tym wystąpieniu. To była mądrość, odwaga, sprawiedliwość i samokontrola. Mądrość według nich to jest taka doskonałość w rozumowaniu nie? i takim osądzie. I takim modelem człowieka według nich był taki mędrzec, który żyje zgodnie z naturą, kieruje się rozumem. Odwaga to w pewnym sensie taka odporność, i jak radzić sobie z różnego rodzaju zagrożeniami. Sprawiedliwość to jest taka doskonałość w naszych relacjach z innymi ludźmi. Dobra ocena nie wiem, twoich znajomych, tego, co powiedzieli, i tak dalej. No i samokontrola, która bardzo mi się podoba, to tutaj umiejętność właśnie radzenia sobie z emocjami, pragnieniami, z takimi trudnymi sytuacjami w życiu, jak choroba, chociażby śmierć kogoś bliskiego. Albo inne rzeczy, o wiele bardziej delikatne, ja bym tak to nazwał. I wyobraź sobie, że jak ja to przeczytałem, zobacz ile rzeczy zahacza o każdą dziedzinę naszego życia tutaj w stoicyzmie. Ja się nie dziwię, że to interesuje ludzi, ponieważ kiedy jesteś takim władcą albo politykiem, to wyobraź sobie, ile ty masz, z iloma problemami musisz się zderzyć, ile ludzi chce się ciebie pozbyć, ile, mhm. i, ile osób cię atakuje. No, no, skala, wojny. Wiesz, tam ja mówię o tych dawnych czasach, wiesz, były wojny, po prostu świat był okrutny. I, i żeby się odnaleźć w tym takim okrutnym świecie, przecież w starożytnym Rzymie. Nie znałeś dnia ani godziny, tak naprawdę. Kiedy taki rządził Neron albo jakiś inny Kaligula, no to przecież ludzie na wysokich stanowiskach byli ścinani co jakiś czas albo rzucani lwom na pożarcie. I stoicyzm pomagał im przetrwać. No taki Seneka chociażby został zmuszony przez Nerona do popełnienia samobójstwa, i popełnił to samobójstwo na jego rozkaz. Hmm. Ale to jest ciekawe, wiesz jeszcze, że stoicem uprawiali ludzie z różnych, można powiedzieć, takich drabin społecznych. Można powiedzieć, tak jak Epiktet na przykład był synem niewolnicy i był niewolnikiem sam. Potem został wyzwolony przez swojego pana po śmierci Nerona, ale znanym stoikiem był Marek Aurelius, cesarz rzymski. Który czytał też Epikteta, ale sam pisał, napisał piękne rozmyślania, które przetrwały zupełnie przypadkiem, bo on pisał do siebie swoje rozmyślania, ale ktoś zamiast je spalić, tak jak zażyczył sobie cesarz Marek Aureliusz, zachował to na szczęście dla nas. I te, te mądrości jakby są aktualne w dzisiejszym świecie? Oczywiście, oczywiście, tam nie ma nic na, na, na temat, yy, nie wiem, czasami można przeczytać takie archaiczne, wiesz, jakieś sformułowania, coś tam, dobrze traktuj swoich niewolników i tak dalej, to śmieszne czyta albo wiesz, spędzanie czasu na walkach gladiatorów, ale to wszystko można odnieść do naszych dzisiejszych czasów, więc ta... Są jakieś analogie. Dlatego tak, polecam przeczytanie oryginału, ale mimo wszystko fajny, fajnie jest przeczytać też opracowania. Wiesz, na przykład Sztuka Życia według Stoików Piotra Stankiewicza, z, który wystąpił u mnie w podcaście. On napisał świetną książkę, taką gdzie. Opisuje problem życiowy i w jaki sposób stoicy podchodzili do, rozwiązywali ten problem. I tak na nasz dzisiejszy język wszystko jest przełożone w tej książce. Bardzo polecam. Piotr wystąpił u mnie w ostatnim odcinku. W czwartek puściłem. Był na Stoikonie, bo to jest taka konferencja, która odbywa się co roku w krajach no anglosaskich. Proszę. I on jako jedyny Polak wystąpił tam I jako jeden z, dwoj, z dwojga osób nieanglojęzycznych, z krajów nieanglosaskich wystąpił. Była greczynka i był on Polak. O no kurczę, Więc to nie wiedziałem, całkiem... że już stoicy mają swój, swoje konwenty nawet. Stoikon, tak, stoikon w Londynie było, za rok będzie też w jakimś kraju pewnie anglosaskim, albo Nowy Jork, albo Londyn. To zalinkujemy do, do podcastu z Piotrem, czyli mówi, że Marek Aureliusz stworzył taki content evergreenowy. Taki tak, po prostu tak, ale to marzenie siebie, weż, to były dla siebie rozmyślania. Yy, obracające się tak naprawdę wokół kilku yy, takich myśli, przemyśleń, weż, na temat kontroli, yy, na temat rzeczy, których nie kontrolujemy, yy, na temat właśnie przeciwności, jak je traktować. I tego typu rzeczy, ale opisane w różny sposób, na różnych przykładach. Podobnie jest u Epikteta. A czy stoicyzm pomaga w biznesie? Wydaje mi się, że pomaga w biznesie. Wydaje mi się, że pomaga w biznesie, bo chociażby jest taka technika, z którą pisał Ryan Holiday, to nie są moje odkrycia, ale to z książki Ryana Holiday'a. Pamiętam, że jest taka technika primortem, używana przez zarządy firm z listy Fortune 500, gdzie na zarządach stosuje się technikę, gdzie przewiduje się tak zwane fuck-upy naprzód. Czyli powiedzmy, wychodzi nowy model telefonu komórkowego, nowego iPhone'a. Zbiera się zarząd i zastanawiają się: Słuchajcie, robimy premierę, jest 1 września wystąpienie, i nagle wypisujemy teraz tutaj na dzisiejszym spotkaniu: Co najgorszego może się wydarzyć? John, co najgorszego może się wydarzyć? Yy, padnie prąd. Ok, to co załatwiamy? agregat. Yy... List, nie wiem, dostawy padną, no to zastanówmy się, jak rozwiązać sprawy, jeżeli firma, która będzie robiła dostawy, zrobi fuck-up. Rozumiesz o co chodzi. Tak, Przygotowuj tak. Przygotowują się firmy na najgorsze, czyli robienie takich list. A potem, kiedy wypisuje się te rzeczy, robi się od najbardziej poważnych do najmniej poważnych. I. Znowu spotyka się ten zarząd i rozwiązania są przedstawiane, czyli każdy rozchodzi się do swoich działów, szuka tych rozwiązań, robimy kolejny zarząd, i każdy dyrektor działu przychodzi z rozwiązaniami, poburzy mózgów wewnątrz swoich działów. Jak rozwiążemy sytuację? W ten sposób, myśląc negatywnie, pomagamy przygotować się na najgorsze i dobrze reagujemy, kiedy dzieje się coś takiego. Kiedy shit hits the fan, jak to mówią Amerykanie. No tak, no tak. Czyli no tak, to też właśnie taka technika, którą Tim Ferriss rekomenduje, tak? Że jeżeli się czegoś boisz, to po prostu wypisz coś, co się najgorszego może stać. I... Ale to jest właśnie technika stoicka i Tim Ferriss też to tak. pisze, że to od stoików wziął. Tak, tak. No właśnie, a czy tak obiektywnie rzecz biorąc, e, życie stoika jest jakby szczęśliwsze od życia innych ludzi? Tak, tylko to nie jest taki rodzaj szczęścia, że a biegam po łące i w ogóle, wiesz, podskakuję jak zające nad mi się zrymowało. Chodzi, Brawo. Bardziej, chodzi bardziej o to, to jest takie spokojne szczęście. To jest takie spokojne szczęście, bo stoicy nie, nie są zwolennikami ani takiej wiesz, egzaltacji, tak bym to nazwał. Nie uważają, żeby egzaltacja była też zdrowa dla człowieka. Czyli taki spokój, opanowanie, yy, równowaga, tak bym to nazwał. A czy to nas nie obdziera trochę z empatii? Yy, empatii, a yy, zastanówmy no w sensie, się. Że... Mhm. Ja wiem, ja wiem o co chodzi, ale zastanówmy się na przykład w takiej sytuacji, yy, co jest dobre tak naprawdę. Czy yy, stoicy są bardzo pragmatyczni? Oni. Uważają że, uważają, że na przykład lepiej jest działać niż coś pokazywać, tylko że się działa, albo że ma się emocje. Zamiast pokazywać emocje, to lepiej kogoś wesprzeć niż tylko pokazywać, że się przejmuje. O jejku, jak strasznie, że coś tam ci się wydarzyło. Być z tym kimś, rozumiesz? Oni są bardziej tacy praktyczni, tak bym to nazwał, wiesz? Tak, tak. No Ja też jakby, jakby identyfikuję się z taką praktyczną, pragmatyczną stroną, ale często, nie wiem, na przykład... Z, ze strony innych osób, na przykład często kobiet, one mówią, że one muszą, że one nie potrzebują rady twojej, tak? Tylko chcą, chcą, żebyś ty je wiesz, wysłuchał, no i powiedział, o, jaka ty jesteś biedna, nie? Pewnie tak, no to, ale stoik w tym wypadku, na pewno by wysłuchał. No przecież to nie, stoi kto nie, właśnie ludzie bardzo mylą stoi z, z jakimś takim, nie wiem, bezwzględnym. Wychroniem z emocji zatem, trochę, nie? Tak, nie, nie, to jest bardziej podejście rozumowe, obserwacja swoich emocji i próba zrozumienia swoich emocji. To chodzi o to, dlaczego ja się tak czuję, dlaczego ja czuję strach, z czego wynika strach, czy mój strach jest uzasadniony, co mi da mój strach. Co dobrego wyjdzie z tego strachu? Co dobrego wyjdzie z tego, że ja będę uderzał w stół, krzyczał i płakał w niebogłosy? Rozumiesz, o co chodzi. I tak, i tak. Bardziej, bardziej takie podejście wydaje mi się, że jest stoickie. Tak, tak, tak. Jest, jest ono mi dosyć, dosyć bliskie. No też tak staram się w ten sposób postępować, no wiesz może co? trochę nieświadomie. Stoicyzm przydał mi się najbardziej w momencie, kiedy ja dowiedziałam się o nowotworze, wiesz. I gdyby nie te książki, które przeżyciłem przez siebie, przez swoją głowę, to po prostu ja pewnie załamałbym się. Mhm. Dlaczego ja? Pierwsze pytanie. Co ja takiego złego zrobiłem? A dlaczego nie ja? Żyjemy w takim świecie, gdzie wydaje nam się, że tylko ci ludzie, co w telewizji oglądamy albo w internecie mają coś złego. Ale przecież my też możemy być tymi ludźmi z telewizji, z tego internetu, równie dobrze. I to jest stoickie podejście. Co ja z tego będę miał, że je będę leżał, płakał. Ja zamieniłem ten strach na działanie. Zacząłem szukać lekarzy, zacząłem szukać specjalistów, zacząłem zastanawiać się nad klinikami, nad metodami. Przestudiowałem wszystko na temat nowotworu, który, o którym się dowiedziałem, że mam. No, i zacząłem działać. Ja, y, dzięki stoicyzmowi, można powiedzieć, w jakiś sposób przetrwałem ten najgorszy moment do operacji, i jeszcze potem po diagnozie, że dowiedziałem się, że był złośliwy, niestety. I wiesz, i teraz będę musiał zmierzyć się z tym y, wyzwaniem co pół roku, kiedy będę miał tomograf robiony. Żeby sprawdzić, czy nie ma przerzutów, czy tam się wiesz, y, nic nie wróciło, rozumiesz o co chodzi. Tak, tak. I, i, i tylko takie podejście może. Może pomóc, te, to w jakiś sposób racjonalne rozumienie tego, bo przecież ten tomograf jest dla mojego dobra, bo jeżeli wykryją, to dlaczego wykryją, dlatego wy, po to wykrywają, po to, żeby, nie po to, żeby mnie zmartwić, tylko po to, żeby to usunąć wcześniej, po to to no jest. Tak. No tak, żeby ci pomóc. No. no tak, ale na poziomie nieracjonalnym to to jest strach, to jest płacz, wyrywanie włosów i, i załamywanie się. I winienie, nie wiem, całego świata za nieszczęścia Boga, kogokolwiek jeszcze. Wielu ludzi w różny sposób reaguje na tego typu wiadomości. Ja też idealnie nie reaguję. Ja też nie jestem super, hiperzen, wiesz, mnich, który siedzi. Miałem chwilę załamania, ale stój, ja nie jestem stojkiem. Ja jestem osobą, która bardzo chciałaby być stojkiem. To jest ciągła praktyka. To jest ciągła praktyka. Słuchaj, to jest, łapiesz się yy, na koniec dnia, że tutaj nie zareagowałeś w stoisku, tutaj nie zareagowałeś po stoicku i mówisz sobie wieczorem: następnym razem powinienem tak zareagować, albo tak zareagować, albo dzisiaj będę ćwiczył sprawiedliwość, czyli sprawiedliwą ocenę ludzi, tego, relacji z nimi, jak oni coś powiedzieli o mnie, albo nie powiedzieli, coś zrobili, a ja dobrze ich oceniłem. Będę ćwiczył opanowanie, czyli tutaj nie wkurzę się, kiedy ktoś mnie nadepnie na nogę w tramwaju, rozumiesz, o co chodzi. Cały czas stoicyz można ćwiczyć i sobie robić takie ćwiczenia na każdy dzień. Jest bardzo fajne. Polecam. A jak byś zastosował tę filozofię stoicką, na przykład w kontekście, nie wiem, hejtu w internecie? Czyli ktoś cię zaczyna hejtować, wiesz, wypisuje mm. jakieś różne rzeczy o tobie. Jak można zastosować tą technikę? Wiesz co? To, to jest niesamowite, że my yy, dajemy. Tak naprawdę pierwsza rzecz to jest dychotomia kontroli według Epikteta, czyli dzielimy rzeczy na te, które kontrolujemy, i których nie kontrolujemy. Nie kontrolujesz tego, co inni ludzie czują, co inni ludzie myślą. I powiem Ci tak, niezależnie od tego, jak będziesz dobry, niezależnie od tego, co napiszesz, co nagrasz, jak dobrze to nagrasz, zawsze się znajdą ludzie, którym się to nie spodoba. I to nie dlatego, nie ze względu na twój kontent, tylko ze względu na ich stan emocjonalny. A to jest rzecz, na którą ty nie masz wpływu. Nie znasz tych ludzi, nie masz z nimi relacji. Więc próba zadowolenia innych ludzi, to jest Twoja strata czasu. Rozumiesz o co chodzi? I to jest właśnie stoickie. Nie możesz przejmować się rzeczami, na które nie masz wpływu, według stoików. Bo nie masz wpływu na to, co inni ludzie czują i co inni ludzie myślą. Według stoików właśnie tych starożytnych, nawet w jednym procencie, jeżeli na coś nie ma, to, to nie masz zupełnie wpływu. Rozumiesz o co chodzi. To tak, jest tak, tak. że mam, trochę, a wiesz, mogę się lepiej ubierać, lepiej się wysławiać, to będę miał wpływ. Nie, to nie tak. U nich, jeżeli na, nie masz wpływu, bo ci ludzie gdzieś się wychowali, mają jakieś problemy ze sobą i tak dalej. To próba zadowolenia wszystkich to jest sezyfowa praca. Strata Twojego czasu, energii, nerwów. To jest pierwsza rzecz, to jest podstawowa rzecz. Czyli się Bra po prostu nie przejmować? Tak, nie, po prostu się nie przejmować tym, co inni pomyślą. To ja wiem, że to jest brzmi banalnie, ale kiedy zastanowimy się nad tym, to jest niesamowite, bo przecież druga rzecz, drugie fajne ćwiczenie, to Marek Eurel już pamiętam napisał, że my często, my często oceniamy innych ludzi. Albo my boimy się oceny innych ludzi, a tak naprawdę my sami też oceniamy często innych ludzi. Zrozumieć ten mechanizm i pomyśleć sobie o tych ludziach, którzy nas krytykują, że, że my jesteśmy tacy sami, oni nie są aż tacy źli. Ci ludzie nie są aż tacy źli, bo my też popełniamy takie błędy. Jeżeli nie teraz, to kiedyś popełnialiśmy takie błędy oceny innych. Może kiedyś też kogoś hejtowaliśmy, napisaliśmy jakiś komentarz. Wiesz, że ktoś pisze na otwartym e, tekstem na Facebooku komentarz, który cię poucza, to według mnie nie jest, e, nie jest to pouczenie e, merytoryczne. Chodzi o to, żeby wykazać Twoją ignorancję. Jeżeli ktoś napisze prywatnie, to co innego. Rozumiesz o co chodzi? Tak, tak. Bo, bo tutaj tak naprawdę jest po, takie protekcjonalne potraktowanie. Ci wyobraź sobie teraz. Y, Bogusz, że ja Ciebie, że ja Tobie tw pod Twoim podcastem piszę w komentarzu, Bogusz, słuchaj, super, ale Ty tutaj to robisz, tamto robisz i piszę to w komentarzu. No wyglądam na takiego, wiesz, protekcjonalnego dupka, za przeproszeniem, który uważa siebie za kogoś lepszego. Jeszcze Cię pouczam na oczach Twoich słuchaczy. A co innego, kiedy ja Ci napiszę prywatną wiadomość, słuchaj, Bogusz, tutaj wiesz, szumy można usunąć tak i tak, to zupełnie inaczej do tego podejdziesz, prawda? Jasne, jasne, I w ten oczywiście. sposób można też wyczuć intencje takiej osoby. No, wiesz, jeżeli ona mówi, że robi to dla twojego dobra, dobra, to to jest bullshit totalny. To tylko i wyłącznie budowanie swojego ego na obniżeniu, wiesz, poczucia wartości innych osób. Ale to wiesz, ja podaję często właśnie taki przykład tych budynków, nie? Że można budować ciężką pracą najwyższy budynek w mieście, a można też poprzez zburzenie wszystkich dookoła. To jest hejt. Ja kiedy widzę hejt, albo dostaję hejt, albo ktoś mi zwraca uwagę, no to ja od razu widzę, że ten człowiek ma jakiś, patrz jaki to musi być smutny człowiek, jaki musi mieć smutne życie, bo ludzie, ty wyobrażasz sobie ludzi sukcesu, albo ludzi, którzy osiągają e, sukces, nie wiem, takiego Michała Szafrańskiego, żeby siedział w internecie i pisał komentarze jakieś takie, albo pouczał innych ludzi, tracił czas na to, człowiek, który osiąga sukces, ma w ogóle czas na to, żeby hejtować? To są, to są beznadziejni, smutni ludzie, tylko i wyłącznie. Na nimi można się tylko pochylić, żałować ich i, i współczuć. Tak. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że ci tacy najzagorzalsi hejterzy, to oni. Co, wszystko, co piszesz, tworzysz, jakby pochłaniają, żeby wyciągnąć jakieś tam rzeczy, które im się nie podobają, żeby... Wiesz, to są zobacz, najwierniejsi co fani. Robią, stary, ale zobacz, co oni robią. Oni tracą czas tak. na to, żeby żyć twoim życiem. Oni w ogóle nie kreują swojego życia. Oni w ogóle nie dają wartości. Ona tylko, oni tylko skupiają się na tym, co inni ludzie robią. Skupianie się, gadanie o innych, w ogóle, wiesz, plotki, jakieś takie rzeczy, wiesz, to, to nie jest domena ludzi, którzy działają, wiesz, to jest domena właśnie takich ludzi, którzy wiecznie będą nieszczęśliwi, bo oni za dużo czasu spędzają na skupianiu się na innych, na życiu innych ludzi, wiesz. Jeżeli oni przestawią uwagę na siebie, na swoje wady, na swoje życie, na swoje cele, to ich życie się bardzo szybko zmieni, wiesz, przestaną się interesować po prostu in, in, innymi, innymi błędami. No ja nie mam w zwyczaju, nawet jeżeli, przepraszam, że nawet gdybyś robił naprawdę beznadziejne podcasty, gdyby taka była sytuacja, to ja w życiu bym nie stracił czasu, żeby ci to powiedzieć. Naprawdę. No tak. ja, nie mam, ja nie mam w tym żadnego interesu, nie mam interesu, żeby nie mówić. Nie, po prostu nie. Ja zajmuję się swoimi sprawami. Człowiek, który wie, co robić w życiu, ma cel. To nie traci czasu na takie pierdoły. Tylko ludzie żałośni, przegrani życiowo e, hejtują. No to, to są smutni ludzie. Ja na nich patrzę właśnie troszkę na takich, wiesz, jakichś takich, nie wiem, no smutnych, przegranych ludzi, których widzimy czasami na ulicy. Pijanych czy gdzieś tam. Hmm, no tak. Mówiliśmy trochę o, o szczęściu, o szczęściu stoika. E, jak jest Twój pogląd na szczęście? Czym jest dla Ciebie szczęście? Szczęście, o, to jest dobre Filozofia. Tak, filozofia. Szczęście według stolików, szczęście to była eudaimonia, i to nazywali, taka równowaga, można powiedzieć. Ale wydaje mi się, że szczęście daje rozumowe podejście do życia i, i ciągłe zgłębianie siebie i, i siebie samego i zrozumienie. Zrozumienie tego, takie logiczne troszkę, wiesz. Ja wiem, że to jest mało emocjonalne, ale tutaj wydaje mi się, że że rozum jest najlepszą drogą do szczęścia. I, i szczęście wcale nie, nie, nie musi oznaczać tak jak epikurejczyków, takie doznania, wiesz, jakieś tam fizyczne błogość i w ogóle spokój i, i przyjemności same. Ale właśnie rozumowe podejście do różnych sytuacji, bo życie nie składa się z samych przyjemności. I trzeba wiedzieć, jak, jak odnaleźć szczęście w ogóle w życiu, zaakceptować to, co się dzieje. Czyli Amorfati, czy um, umiłowanie losu. Zaakceptować los niezależnie od tego, jaki jest. Wydaje mi się, że to już jest szczęście, kiedy coś takiego potrafisz powtórzyć. Buddyści twierdzą, że e, no, szczęście możesz osiągnąć po prostu obniżając swoje oczekiwania. Tak, i masz Zbyt się potrzeb, tak, tak, tak. A ty jesteś szczęśliwy? Ja jestem szczęśliwy. Y, wiesz co? Ciężko, ciężko, ciężko to powiedzieć. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Jestem szczęśliwy, oczywiście, że jestem szczęśliwy. Żyję w kraju, słuchaj, który, w którym nie ma wojny. Nie muszę żadną łodzią przez morze śródziemne płynąć, wiesz, nikt nie spalił mojego domu. Mam wodę do picia w kranie, słuchaj, czystą, nie muszę iść parę kilometrów po tą wodę. Wiesz, my, my nie doceniamy bardzo wielu rzeczy, które mamy, traktujemy jako coś oczywistego, wiesz, i wydaje mi się, że ja nie mam powodów do narzekań. Nowotwór mi został wycięty w całości, więc mam nadzieję, że nie wróci już nigdy i ja nie mam powodów do narzekań, tak, tak naprawdę. No tak, szczególnie, że jeszcze... Robię to, co kocham, mhm. wiesz, to, jest, to też daje mi szczęście. Mam dużo powodów do tego, żeby powiedzieć, że jestem szczęśliwy, tak, zdecydowanie. No właśnie, właśnie, to jest taka. No bo ty chyba teraz dosyć mocno wsiąkłeś w tą, w tą filozofię. Już nie mówię o konkretnie samym stoicyzmie, zgłębiasz jeszcze jakieś jakby bardziej ogólnie, w filozofię? Tak, tak, ale to ja, ja nie jestem ekspertem, nie czuję się na siłę, mm -hmm. żeby o tym mówić. Yy, zgłębiam, dokładnie, dobrze to określiłeś, zgłębiam, dopiero czytam o tym, bo wiesz, kiedyś na studiach miałem takie zajęcia, wykłady, ale, ale nic nie pamiętam z tych wykładów. Spałem ja od na czole, wiesz, od swetra, no, 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 bo spałem gdzieś tam na ostatniej ławce i nawet notatyk chyba nie zrobiłem wtedy. Jakoś tam zdałem i, i, i zapomniałem. I filozofia dla mnie wydawała się taka nudna, wiesz? I... I ci studenci filozofii, jacy tak, nie niedożywieni, chodzili, wiesz, <grym> po tych korytarzami. <grym> w swoim i, świecie. W swoim świecie, wiesz co, taka oderwana od rzeczywistości była ta filozofia. Wiesz, że jakaś metafizyka, tego, tego typu rzeczy mnie nie interesowały, a stoisk z mnie pociągał, bo taki praktyczny się wydawał, wiesz, taki, że można go potraktować jako podręcznik życia, w takich normalnych, codziennych, życiowych yy, sytuacjach. No i Taka filozofia bardziej mnie interesuje. Ja nie chcę się, wiesz, rozwodzić na temat istnienia bytu, czy nie ma bytu, czy jest, jak wygląda byt, istota rzeczy. No to mnie nie interesuje, wiesz. Bardziej praktyczne zastosowanie w codziennym życiu filozofii. I to nie musi być stoicyzm. To może być egzystencjalizm, to może być bardzo wiele innych, wiesz. Cynizm chociażby. Słynny Diogenes Synopy, no, co, co mieszkał w beczce, albo który wyzbywał się właśnie potrzeb, bo kiedy zobaczył, że chłopiec, chłopiec pije wodę ze strumyka, nabierając z dłońmi, to wyrzucił miskę, bo stwierdził, że jest rozpustny, bo nosi miskę, posiada miskę do tego, żeby napić się wody. Wiesz, on, no, był takim, wiesz, człowiekiem, który zupełnie, wiesz, wyzbywał się różnego rodzaju e, norm społecznych, bo na przykład masturbował się w miejscach publicznych, <laughs> uważał, że trzeba powrócić do natury, ale to śmiesznie poczytać o to <laughs> no teraz cynizm jest dosyć popularny właśnie w internecie. To inny, cy, inny cynizm, inny rodzaj cynizmu. Wiesz, ta starożytna filozofia cyniczna różni się od tego pojęcia słowa cynizm dzisiaj. Aha. Aha, więc, okay. e, więc, e, więc, wiesz co, po prostu czytam o, o filozofach, ale od tej strony tylko e, praktycznie. Jak widzę, jak jakiś, wiesz, jeden z filozofów nudzi na temat właśnie jakichś takich rzeczy powiązanych z fizyką, to ja już raczej, raczej odstronię od takich tekstów. Okej, okay, okej. Okay. Yy, patrzę na twojej stronie i gdzieś tam wyczytałem, że na przykład między innymi w swoim podcaście mówisz o tym, jak żyć lepiej. Możesz zdradzić nam jakiś taki, jakieś takie filary tego lepszego życia? Jak żyć lepiej? Kwestionować. Kwestionować siebie. Zauważ, że jak często ludzie wypowiadają różnego rodzaju frazesy, nie zastanawiając się, z czego te frazesy się wzięły, jak często mają różnego rodzaju opinie na różne tematy. Przestać być takim pewnym tego, co się mówi. Wiesz... Czyli krótki sposób na końcu zdania oznajmującego stawia znak zapytania. Czy rzeczywiście ta osoba jest głupia? Czy rzeczywiście mnie nie lubi ktoś tam. Rozumiesz o co chodzi? Nie wypowiadać takich, takich ogólnych frazesów z taką totalną pewnością siebie. Ja. Przyznam ci się, że nie przepadam za rozmową z osobami, które w mojej obecności mają takie silne dogmaty i mówią, że coś na pewno jest, czegoś na pewno nie ma. To jest, nie jest rozumiesz co chodzi? Tak, tak. Ja, ja, taka, taka doza niepewności, taka doza braku zaufania do samego siebie jest cenna, wiesz? Bo nie jesteśmy nieomylni i powinniśmy wszystko kwestionować i sprawdzać. To, czyli takie stoickie podejście rozumowe. Rozumiesz, o, o, o czym mówię? To jest, to jest bardzo ważna rzecz. Ważne jest uwolnienie się od opinii ludzi. To jest rzecz. Nie Nieszczycenie się rzeczami, które nie są Twoje. No mnie przerażają ludzie, którzy chodzą dumni z tego, z jakim kolorem skóry się urodzili i w jakim miejscu, w jakim kraju, w jakim narodzie. No po prostu mnie przeraża. Wiesz, budowanie poczucia własnej wartości na rzeczach, na których się nie zasłużyło samemu. Rozumiesz o co chodzi? Bardziej chodzi mi, doceniam ludzi, którzy sami zbudowali poczucie własnej wartości na własnych osiągnięciach, a nie podpinają się. Według mnie takie podpinanie się, wiesz czy, nacjonalizm ten mnie po prostu radzi. To są słabi ludzie. Słabi ludzie, którzy poszukują na siłę siły, jakiejś takiej złudnej siły i to takiej, bym powiedział, złowieszczej siły, nienawistnej do innych narodów, do innych nacji, innych, innych ras. To jest bardzo mi obce nacjonalizm. Mm, i, I można powiedzieć, że jest to moją misją walka z takimi ludźmi, o, tu przyznam się. Hmm. No tak, to jest jakby taka potrzeba um, zbierania jest się potrzeba w, w ludzi grupy, słabych, tak? wiesz, to jest potrzeba, na yy, to jest potrzeba ludzi słabych, którzy szukają yy, siły właśnie w takich tych, to, yy, słabi ludzie też reagowali na, 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 na przekaz właśnie. Pełen patosu, który miał w sobie Hitler. To był sam patos, tam nie było żadnej logiki, logosu tego potrzebnego w tej go, jego retoryce. Był tylko i wyłącznie patos, tylko rozemocjonowanie emocji. Oni są winni, Żydzi są winni, ci są winni, tam ci są winni, Polacy y, są pod ludźmi, ci są pod ludźmi. Rozumiesz o co chodzi? Nie było tam tak, tak. Y, żadnej logiki, żadnej mądrości w tym. Były tylko emocje, było tylko obwinianie, była tylko agresja, nienawiść i to. Y, i to, i to trafiło. I to, jest, i, to, I to jest przerażające, że ludziom niewiele potrzeba. A, c, a stoicyzm właśnie stawia na takie rozumienie. No, no stoika nie przekonałby Hitler raczej. To tylko <laughs> ludzi, którzy nie myślą. Wiesz, ludzi, ludzie, którzy za bardzo oddają się emocjom. Dlatego stoicy tak krytykują emocje, bo my za bardzo ufamy tym emocjom. Powinniśmy ufać rozumowi. <laughs> Ale <re> emocje <laughs> potrafią być bardzo e, zwodne. No tak. A powiedz mi, Hmm, czy w ogóle stoicyzm po, może pomóc nam, na przykład w jakiej, jakimś takim motywowaniu się, inspiracji, no bo jednak te, takie rzeczy są związane jakby trochę z emocjami, tak? E, a tutaj jakby no, patrzymy, patrzymy racjonalnie i zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób zastosować stoicyzm do motywacji. Stoicyzm do motywacji. Hmm. Tak, no bo wydaje mi się po prostu, że jest ta, ta motywacja, inspiracja te, tego typu powiedzmy działania. E, do tego są potrzebne pewnego rodzaju emocje, ale może się mylę. Wiesz co, no, człowiek jest osobą emocjonalną, ale, ale wydaje mi się, że można to, te emocje świetnie, bo emocje, czyli entuzjazm, tak? Czyli że jesteś entuzjastycznie do, entuzjastycznie do czegoś podchodzisz. Tak, jak najbardziej. No, ja już entuzjastycznie podchodzę, kiedy widzę książki o stoicyzmie w księgarni, łapię się na tym i, i powiem Ci szczerze, że nie można popadać w taką skrajność też, wiesz. Tak jak Ci powiedziałem, stoicyzm to jest jedna z technik, ale jest jeszcze i wybieram dla siebie to, co najlepsze jest. Jeżeli coś służy Temu, że miała czuł szczęście, no, no to ja będę korzystał z tego. Jeżeli widzę inną technikę, ale ważne jest podchodzenie rozumowe, żeby z rozumem do tego podchodzić, nawet do stoicyzmu podchodzić z rozumem, żeby też kwestionować wszystko. No, Ja też nie lubię być taki dogmatyczny, że jak stoicyzm, to już wszystko. W ogóle ja jestem stoikiem, robię sobie t-shirta, jestem stoikiem, chodzę <laughs> jestem tak jak ci weganie. nie? Ja jestem weganem, ale ja nie chodzę, nie robię preachingu o weganizmie, nie piszę ludziom, zabijasz zwierzątka. Ja po prostu wrzucam na Instagrama zdjęć dobre jedzenie. Niektóre, jak ktoś będzie chciał, to przejdzie na weganizm. Jak ktoś nie chce, to nie. Najgorsi są ci tak? bo stają się bardziej papieżcy od papieża, bo nagle przeszli na weganizm, więc teraz są bardzo radykalnie weganami. Nagle przeczytali o stoicyzmie, już nagle oni są stoikami chodzą. Nie, ja, ja, ja do takich osób nie należę. Podchodzę do takich rzeczy z umiarem, ze spokojem i z rozumem. O tak, można powiedzieć. Entuzjazm, jeżeli tobie przyda się entuzjazm do tego, żeby się motywować. Wolna droga, jeżeli to dla ciebie służy, ale fajnie jest też, kiedy też uzasadnisz to sobie rozumowo, jeżeli stwierdzisz, że to nie tylko wiesz, krótka iskra, która płonie, wiesz, płomień, który płonie i szybko gaśnie, ale będzie dłużej trwał. No właśnie. Na początku mówiłeś jeszcze o, o minimalizmie. Jak ten minimalizm się przedstawia w Twoim życiu? Czy to jest kwestia tego, że po prostu masz mało rzeczy, czy jest to bardziej złożone? Ja wiesz co, ja zauważyłem, przyłapałem się na tym, że kiedyś moje życie spędzałem w galeriach handlowych, bo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić po pracy. A że moje życie polegało na zarabianiu pieniędzy, więc trzeba było te pieniądze wydawać. A że nie znałeś innego sposobu na osiągnięcie szczęścia, więc pacyfikowało się siebie, swoje myśli, swoje lęki, swoje depresje i odwracałeś uwagę od tego prawdziwego życia i problemów. Idąc do galerii, gdzie jest dużo bodźców, można kupić coś, a może będę ładnie w tym wyglądał, a może będę się lepiej czuła jako mężczyzna, a może ten za zabierze i za, spali i zabije trochę mojego czasu, który jest beznadziejny do niczego nie prowadzi, poza zarabianiem pieniędzy. Rozumiesz, o co chodzi. I ja złapałem się na tym, że już nie chodzę do galerii. Chodzę tylko po to, bo tam wygodnie zaparkować było. Teraz już nie mam samochodu nawet. Sprzedałem. Bo stwierdziłem, że stoi więcej niż niepotrzebnie go myślę o nim, czy go ukradną, czy nie ukradną, że trzeba go ubezpieczyć, badanie techniczne zrobić, rozumiesz, zatankować. Mm -hmm. Często nie jeździłem, raz na jakiś czas, po co? Na zakupy. <laughs> Więc wiesz, jak przestałem chodzić na zakupy, przestałem spacyfikować czas, bo jak ludzie spędzają niedzielę z rodzinami, no, wiele osób cierpi, że są wolne w niedzielę, bo nie wie, nie wie, co ze sobą zrobić. Więc galerie handlowe stały się współczesnym kościołem. Więc yy, spędzanie czasu z dziećmi pod dachem, z wielką ilością bodźców to jedyny sposób. Jak to spacyfikować ten czas. Ludzie już nie spędzają czasu tak, że siedzą w domu i czytają książki dzieciom, bo dzieci są wiesz, rozbiegane. Nie idą do lasu, nie idą do parku. Tylko galeria, galeria, wiesz, każdy sobą się zajmuje. Powiem ci szczerze. Yy, ja rozumiem tych biznesmenów, którzy mają biznesy w galeriach, narzekają na spadek, ale ja rozumiem też tych ludzi, yy, którzy muszą pracować w niedzielę. Yy, ja pamiętam, jak grafiki wyznaczałam na niedzielę jak, yy, jako dyrektor, I, i to nie było przyjemne. I ja uważam, że taka niedziela wolna jest dobra. I, i to nie mówię, to nie ma nic związane z moimi poglądami politycznymi, absolutnie. Bo to. Bardzo wiele da nam do myślenia. Pomyśl sobie, że człowiek nagle dostaje wolny dzień, a kiedyś jedyne co robił, to pacyfikował swoje lęki i swój czas, i siebie samego, żeby nie myśleć o swoich problemach, w galerii siedzą, siedząc, kupując, wiesz, różne rzeczy, kupując, poprawiając sobie humor zakupami. Jak on teraz będzie się czuł? Będzie w internecie kupował. Tak, tak, ale wiesz co? Będzie w internecie kupował. No, ale zobacz. On zobaczy, że on siedzi, on nie ma co ze sobą zrobić. Ile no, można siedzieć przed komputerem? On będzie musiał gdzieś pójść, coś zrobić. On, on nagle zobaczy, że jego życie polegało tylko na tym, że on robi zakupy. To jest, to jest bardzo odkrywcze. No, jest to jakiś na pewno plus. No Oczywiście. Ja uważam, że. Yy... Nie jestem za takimi odgórnymi zakazami, ale uważam, że każdy człowiek sam sobie powinien robić jakiś taki odpoczynek, wiesz, od odpadania w ten, takie zakupy. Zastanowić się w ogóle, po co, po co coś robi, wiesz, bo my często robimy jakieś rzeczy automatycznie. Po prostu z automatu robimy, no bo zakupy się robi, no bo tego, chodzimy gdzieś tam, bo to już z automatu robimy. Tak, no i ja akurat jakoś niespecjalnie Chodzę po galeriach i nie, nie, nie sprawia mi też specjalnej radości, ale łapię się często na takim kompulsywnym kupowaniu książek. że tak, wiesz. Tak, ja. <grym> tak, to jest taka choroba. Znaczy, ja, że jest takie słowo, tylko nie pamiętam, japońskie. Tak. Na, na te osoby, co kupują książki i nie kończą ich czytać. Mają po 5-10 zaczętych. Tak, Lu Ludwik Siadlak właśnie wspominał, <grym> że też to ma. <grym> Okej, okay, a starasz się teraz żyć po prostu z il minimalną ilością rzeczy, takich, które posiadasz? Piesz co, kupuję tylko książki, tak jak te. I rzeczywiście mm. dawno nowych ubrań jakoś nie kupowałem. Noszę. Mam ich dużo, więc mogę zmieniać je często, ale wyrzuciłem sporo. Zrobiłem decluttering, tak zwany, czy odśmiecanie. Wyrzuciłem rzeczy, które wisiały u mnie po wiele lat w szafie i w szafkach. Przestałem kupować jakieś urządzenia, gadżety, mam tylko smartfona. Pozbywam się rzeczy, jak mam jakiegoś laptopa drugiego, to od razu oddałem. Akurat mojej siostrzenicy oddałem i. I, a, kiedyś, a kiedyś gromadziłem? Kiedyś twierdziłem, o nie, może się przydać, a to może, się przyda, a ten kabel się przyda, a tamten kabel się przyda. Nie znalazłem, wiesz, jakieś setki, kabli, odnoki jakichś starych, wiesz, w ogóle to, to niesamowite. Wiesz. To taki przykład tylko daję, nie? Ale wyobraźmy sobie, ile my rzeczy gromadzimy, na co na wypadek czego? Że wojna wybuchnie, nie wiem, słoiki ludzie gromadzą. Jest takie określenie hordersi w Stanach, nie? To są ludzie, którzy zbierają różne rzeczy. To jest choroba. Tak, no, no, no ja tych kabli mam dużo. No <grym> zostaną ci... się, się, czy nie użyjesz? No, odpowiedz sobie na pytanie. Ostatnio wyrzuciłem jakieś, ale z bólem. No właśnie, to jest ból. Na początek boli, a potem czujesz szczęście. No właśnie, no właśnie. Okej, okay, a powiedz mi, chciałem jeszcze chwilę pogadać w podcastach. Powiedz mi, jak w sumie w krótkim czasie udało Ci się zbudować jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce? O ile, to dwa lata? Trochę ponad dwa lata. No, dwa lata, tak. I tutaj jaka jest Twoja, powiedzmy, metoda, czy Twoje podejście do nagrywania? K kogo zapraszasz i o czym gadacie? Jest to niezależnie od tego, co ja powiem, każdy i tak będzie miał swoje zdanie na ten temat. Jedni mówią, a radek, wiesz co. Widzę, że tam dobrze ci idzie. To dlatego, że masz dobry głos. Ja nie wiem, czy się wtedy nie obrazić. Znaczy, że jestem taki głupi, ale głos mi pomaga. Ale wiesz, co? Ale. ale to wiesz... sława, ale ten głos nadrabia. A, ale głos ci. Tak, bo radek to głos. Wiesz, tak, ludzie, każdy ma na coś, wiesz, swoją, swoją mądrość, on wie lepiej, więc ja nie wiem, czy jest sens, żebym ja tu mówił. Wiesz, każdy tak będzie wiedział lepiej. Nie żartuję, słuchaj. Nie obrażam się na to, każdy ma prawo do oceny. Yy, różne ma też swoje intencje związane z tą oceną, bo tak naprawdę, kiedy kogoś oceniamy, to też w pewnym sensie pokazujemy, co się z nami dzieje psychicznie. Yy, tak uważam. Nie przejmuję się tymi ocenami. Bardzo dobrze mi się podoba moja słuchalność, ponieważ z tego co widzę, to dużo osób mnie słucha, rzeczywiście. I nie spodziewałem się. I powiem ci szczerze, że sam byłem trochę zdziwiony, że tak dużo osób. Na początku myślałem, że słucha mnie moja mama, i wiesz, tam jeszcze. Michał Vazquez, i to wszystko, bo mówił, że słuchał. A potem zobaczyłem, że wiesz co, na jakimś evencie, social media, czwartek już dwa lata temu, słuchaj, kiedy się przedstawiłem z widowni, pytali kto czym się zajmuje, to z sali kilka osób podniosło ręce, że mnie słucha, i dla mnie to był szok. Potem w tym samym tygodniu poszedłem na spotkanie tu z Mastersów, pierwszy i ostatni raz, i poznałem jedną z dziewczyn, która też przyszła tam. I się przedstawiając jej pierwszej dziewczynie, powiedziałam, że robię PLP teraz. On powiedział, że mnie słucha. I dla mnie to był drugi szok. To był po prostu taki tydzień, wiesz, przypadkowych trafień na ludzi, którzy mnie słuchają. I ja wtedy zrozumiałam: Kurde, to jest naprawdę medium, yy, które yy, było moje. Wiesz, ja po prostu chyba przypadkiem dobrze trafiłem. No, jakoś może intuicyjnie, wiesz, wyczułem, że to jest moje medium yy, ten podcasting. Ale to też ma związek z tym, to trafianie, na ludzi ma związek też z tym, że ja chodzę w te miejsca, gdzie słuchają ludzie podobnej mentalności, bo ludzie, którzy słuchają podcastów, to są nietypowi ludzie, to są ludzie rozwojowi. Bo no, ja sobie nie wyobrażam, już dresiarza, który wrzuca słuchawki i wrzuca podcast, wiesz, bo dla niego to są tak rozwojowe treści, że on po pięciu sekundach wysypki zostanie. Więc yy, wiesz, o czym mówię. To jest, to jest nisza do zagospodarowania w takim razie. To jest nisza, to jest niesamowita, wiesz, to jest dla ludzi naprawdę wyjątkowych. Uważam, że słuchacze podcastów to jest elita tego kraju. Robili badania ostatnio w Stanach pod względem częstotliwości słuchania podcastów, czy w ogóle, czy, czy, czy słuchasz podcastów, czy nie, a e, zarobki. I jakby słuchacze podcastów no, są dobrze zarabiającymi ludźmi. Oczywiście. Nie słucha bardzo wielu szefów firm a wiem, bo ja dostaję wiadomości przecież zaproszenia dostaję do różnych miast. Jeden ze słuchaczy nawet zaprasza mnie, żebym no w jego apartamentach, którym zarabia na, wiesz, na, na apartamentach, ma dużo ich na wybrzeżu i pozdrawiam w ogóle i, i zapraszam je tam za darmo. Ja jeszcze nie skorzystałem, nie mam czasu niestety wow. pojechać. A jaki jest twój taki cel w, w nagrywaniu Podcastów i jakby jak to się zmieniło od początku? Czemu w ogóle zacząłeś to robić? Wiesz, zacząłem robić podcasty, bo traktowałem jako formę na uczenia się. Uczenia się, marketingu, dla mnie pociągały właśnie te technologie. To, co ci powiedziałem wcześniej i szukałem tej drogi zawodowej, nowej, biznesowej, mm -hmm. i to było to wywiady są świetną metodą, bo zadajesz pytania gościowi, on ci za darmo wszystko opowiada, nie? Tak, I, właśnie. No, i, i nauka. A, I zacząłem je publikować, tak jakbyś prowadził własny dziennik w, na blogu i nie licząc na to, że ktoś będzie to czytał, ale ty masz tam wszystko swoje rzeczy spisane i masz je w jednym miejscu. No i wiesz, ale że przy okazji je są publiczne, no to ludzie tego słuchają. No i to przypadkiem wyszło, że zaczęli ludzie słuchać. Okazało się, że trafiłem jakoś, wiesz, i to nie jest tak, że było zamierzone, zaplanowane i systematycznie działałem. Cały czas poprawiałem, wiesz, jakiś tam kurs na YouTube obejrzałem, skorzystałem, byłem na, takim, na takiej konsultacji u jednego z podcasterów przez godzinę, nic nie zrozumiałem, on bardzo profesjonalny jest, ale ja nic nie pamiętałem z tamtego, bo to jest dla mnie za wysoki poziom był. Ja sam wróciłem do domu, założyłem jakoś ten podcast z problemami. Tam trzy dni czekałem, aż iTunes mi tam zaakceptuje. Na blogach szukałem, wiesz krok po kroku, jak go tam zarejestrować. Potem przez parę miesięcy nagrywałem podcast, gdzie outro nie było. Zupełnie kończył się podcast i cisza. Aż jakiś <noise> podcaster do mnie, na, nie podcaster, tylko słuchacz do mnie napisał z Lublina, biegacz. Radek, słuchaj, wiesz co? Jak biegnę w lesie, to nagle przestajesz gadać. I mam wrażenie, że bateria mi siadła. I a, bo nie mam outro, i nagrałem outro, wiesz, i tak cały czas coś poprawiałem, to potem nauczyłem się odszumiać, potem coś jeszcze. I to, to nie jest tak, że ja od razu, wiesz, podcast super. Jak posłuchasz mojego pierwszego, to montaż jest beznadziejny. W ogóle nie ma tego, właśnie outro. Nie ma, nie ma teasera, nie ma, nie ma dużo rzeczy. No to, to jest ciągła nauka. W miarę robienia nabierasz wprawy. O, to taki banał. A jako jakby twórca, podcaster, słuchasz innych podcastów? Tak, słucham. Yy, słucham dokładnie. A... Ostatnio, o, mm. ostatnio słuchałem y, podcast. Słuchaj, zaraz czekaj. Wezmę mój telefon. Y, radioaktywny podcast. Słuchałem. O, ale to słuchasz ich dużo, czy raczej tak okazjonalnie? Wiesz co? Yy, ja słucham codziennie podcastów. O. Ale to są głównie anglojęzyczne. Anglojęzyczne przyznam ci się. W, w, temat, w tematach jakichś konkretnych, czy? Yy, wiesz co, coś, coś mnie interesuje, na przykład ostatnio słuchałem też polskojęzycznych Pani Swojego Czasu o robieniu on, kursu online i Mirka jako też robieniu kursu online. To Ach. nie jest tak, że ja słucham podcastu z ciekawości tego, jak to prowadzi podcast. Mnie to nie interesuje zupełnie. Ja zajmuję się sobą i swoimi, ja nie oceniam innych ludzi. Jeżeli mam jakąś potrzebę, akurat kurs online przygotowuję teraz, to ja wtedy znajduję podcast, jeżeli szukam na temat jakiegoś gościa, to szukam wywiadu o tym gościu i słucham. Rozumiesz o co chodzi. Podcast tak, tak, dla tak. mnie jest narzędziem praktycznym, nie, nie słucham go do zabijania czasu. Czyli robisz to w formie takiej jak na przykład, nie wiem, szukasz w Google sobie jakiegoś tak. Posta, tak, jak krok jak jak po kroku coś zrobić, to może to w formie audio. Tak, posłuchać. podcast nie, dla, nie, nie służy tak jak dla innych osób na spędzanie czasu. Nie. Ja mam inne podejście trochę tutaj. Niż fajnie okay. podcastów. Wiem, że fani podcastów trochę się teraz y, zdziwię. Niekoniecznie obrażę, bo to każdego sprawa jak używa, ale, ale właśnie dla mnie podcast jest takim narzędziem praktycznym. Nie, ja nigdy radia nie słuchałem, wiesz? I nie lubiłem słuchać radia. Podcasty są na tyle fajne, że nie ma tych reklam, tych, wiesz, tych apapów, up po prostu, wiesz? To po prostu. Wykańcza, wiesz, jak to jest, jak się słuchaj. Tak, no to, to jest, to jest masakra. Tych, dżingli, tych muzyczek, tych tym. Jezus Maria, po prostu męczarnia dla ucha. A tutaj słuchasz konkret, jest gadka o grow hackingu. Godzinę o grove hackingu, słuchać, Godzina o dropshippingu, słuchasz o dropshippingu. To co cię interesuje, słuchasz. Dokładnie, to, co akurat jesteś w danym temacie. jakby nastroju temacie, tak, ja też tak mam, że czasami, właśnie, nie wiem, zrobię coś związanego, nie wiem, z marketingiem, no to słucham sobie jakichś marketingowych rzeczy, a, ale nie wiem, jadę sobie wieczorem samochodem, samochodem chcę się odciąć zupełnie o, od tematów biznesowych, włączam jakiś temat jakby zupełnie odległy o, nie wiem, filozofii na przykład, tak? Czyli mhm. można, można, sobie różnie, różnie tutaj działać. A powiedz, jak dobierasz gości do podcastu? To jest bardzo różnie. To jak, jak mi się podoba, wiesz, jakie jakieś emocje ktoś we mnie wzbudzi, jeżeli jest emocja, i to ze mnie wychodzi, wiesz, ja raczej. Ja raczej nie przyjmuję gości, którzy sami się do mnie zgłaszają. To jakby z góry ich skreśla trochę, wiesz, a mm -hmm, bardzo mm -hmm. dużo wiadomości takich dostaję, wiesz, strasznie dużo coachów do mnie pisze. Jakiś ludzi, którzy napisali książkę, albo ludzi, którzy mają kurs to sprzedać i bardzo silnie próbują przez, bo przeczytali gdzieś pewnie w artykule, że coś tam zgłosię do podcastu pewnie i to szybko coś tam dojdzie. Wiesz o co chodzi? Ludzie tak. według takiego klucza idą, przeczytali gdzieś tam porady i jak do podcastu tego to wiesz, ja dostaję takie, wiesz, praktycznie wręcz spamersko, dostaję. Ja się nadaję do Twojego podcastu, ja coś tam. Dla mnie to bardzo odrzucające jest. W, po prostu od konkretnych ludzi. Ja nie, emocje moje, jeżeli jadę autobusem, widzę plakat, książka jakaś, ja biorę tą książkę, widzę jakąś treść, ja odzywam się do tego gościa, czytam artykuł o Piotrze Pogonie na Onecie, od razu znalazłem jego blog, numer telefonu, zadzwoniłem, umówiłem się, bo wzruszył mnie, wzruszyła mnie jego historia. Stoicyzm, szukałem polskiej książki praktycznej, przeczytałem książkę, zaprosiłem Piotra Stankiewicza, rozumiesz, tak to działa. Tak, tak, tak. Słucham rozumiem, podcastu, rozumiem. słyszę, że ktoś fajnie gada. Ja chciałem go zaprosić i o czym innym pogadać. Nie lubię kopiować treści, ale tego samego gościa zapraszam jak najbardziej. Tak, tak. No ja jakby wychodzę z podobnego założenia, że po prostu zapraszam ludzi, który, którzy też wzbudzają we mnie jakieś emocje, i często których po prostu chciałbym poznać, po prostu z nim porozmawiać. No słuchaj, opowiem ci historię. W tą, w tą sobotę byłem. W kawiarni Green Café Nero w Warszawie siedziałem i nagle patrzę, grupka osób się przygląda mi, młode osoby, 20 parę lat, studenci i w końcu ja myślę, co jest tam, mam coś na twarzy, co jest z moją fryzurą nie tak, a wiesz, że nie mam fryzury żadnej, więc, więc zastanawiałem się, dlaczego się tak gapią, no po prostu się gapili, wiesz, i tak dziwnie, dziwnie pod oka i po jakimś czasie podchodzi do mnie dziewczyna, cześć, jesteś Radek Budnicki? Mówię tak, Radek, ja słucham twoich podcastów, zacząłem od ciebie słuchać podcasty. Okazało się, że to jest bardzo fajna dziewczyna, która przyjechała z Krakowa, Kasia Cieśla, która, którą pozdrawiam, która uprawia wspinaczkę i przyjechała na zawody w wspinaczki do Warszawy z kolegami, z całym teamem i powiedziała, że zawsze słuchała mnie, i ona zaczęła opowiadać mi swoją ciekawą historię. Powiedziałam, że usiadła ze mną, zaprosiłem i zaczęliśmy rozmawiać. Dowiedziałam się, że ona ma niesamowitą historię, bo ona wspinając się w Hiszpanii spadła z 25 metrów i przeżyła i miała trudną drogę do, do Polski, powrotu karetką. W ogóle ciekawa historia. Ja zaprosiłem do podcastu za miesiąc. I pomyśl sobie, i była strona, i zbierano na nie pieniądze. I ona wiele rzeczy przeżyła w tym czasie, doświadczeń. I nie posłuchałbyś takiej historii? Jak najbardziej. No jak widzisz, najbardziej. właśnie w ten sposób. To jest najlepszy przykład, jak dobieram gości. Tak, bo tak patrząc po twoim podcaście, ci gości są jakby no, mocno zróżnicowani. Tak naprawdę, z różnych światów zapraszasz ludzi. No tak, bo to chyba wynika z tego mojego charakteru jumpera. Że ja yy, nie lubię siedzieć na jednym temacie ciągle. Ciągle szukam nowych, yy, lubię poznawać różne rzeczy, nie, nie ograniczać się do jednej. Jestem głodny, głodny wiedzy. Okej. Okay. Dobra, a teraz takie pytanie konkretne. Jak w ogóle zarabiać na podcastach? Jeżeli możesz powiedzieć, Wiesz co, Wiesz są różne sposoby. Możesz robić podcasty jako content dla firmy, która na przykład hostuje u siebie na stronie, w ten przez podcast ściąga uwagę na daną tematykę i do siebie, do, do, do firmy. Ty na przykład możesz robić podcast o bezpiecznym życiu, ubezpieczaniu się i przyciągać do swojego programu i tak dalej. Nie? Możesz robić reklamy. Możesz robić afiliacje, czyli na przykład zapraszasz kogoś do kupna, do kupna czegoś i dostajesz z tego jakiś procent afiliacyjny, linki afiliacyjne, wiesz, jest, możesz promować siebie, czyli na przykład ja przez pierwszy rok podcastingu zarabiałem w ten sposób, że w outro miałem reklamę moich usług mentoringowych, coachingowych i miałem... Konwertowały te podcasty na klientów coachingowych. Więc najlepiej chyba dla podcastera mieć własny produkt, wiesz, a nie, a nie cudzy, tak, tak, tak uważam. No tak. No to jest no najbardziej tak. dochodowe chyba. A, a jak, teraz, jak, jak teraz zarabiasz? Jak możesz zdradzić? To no tak jak powiedziałam przed chwilą, dokładnie. Okej, okay, ale czy nie, bo wcześniej mówiłeś, że trochę się odsunąłeś od tego mentoringu, coachingu. <laughs> tak, tak, to, no, to właśnie afiliacja, właśnie... Okej, okay, okej, okay. różne, nie, różne... Reklama mix albo sponsoring, wiesz, mam też sponsora, niektórych odcinków pozyskuję, sami się do mnie zgłaszają. Nie wiem, mogę wymienić nazwę, chociażby Sandows, suplement diety. Okej. Okay. W jednym, okay. chyba kilka nawet podcastów zasponsorował. To, to ciekawe, bo ty mówiłeś, że do ciebie się ludzie zgłaszają, że o, ja jestem dobry tutaj do podcastu, mógłbym wystąpić jakby indywidualni ludzie, nie? Tak. E, a u, u mnie to jest. E, agencje PR-owe się do mnie zgłaszają dosyć często, e, że tutaj mamy takiego gościa, on tutaj prowadzi taki, taki, wiesz, biznes, startup. Bo, bo, na przykład, bo, bo, o... bo wiesz co, bo niektórym jest głupio, tak bezpośrednio samemu się zwracać, wiesz, jak tak siebie reklamuje, to to, to inaczej jest zabierane i mają rację. No, ale słuchaj, no nie wiem, to, to jest twoja sprawa, co ty zrobisz. To, twój podcast to jest. Ty tu rządzisz, panie kolego. Nie masz, nie masz obowiązku nikomu się tłumaczyć z tego. Jeżeli ktoś pisze, że reklamy robi, no to stary, no to nie słuchaj, jak ci przeszkadza minuta reklamy w moim podcaście, no to jaki problem w tym jest? Tak. Jeżeli, jeżeli ufasz moim treściom, jeżeli ufasz, że ja zapraszam gości, yy, którzy dają wartość, no to zostań ze mną. A jeżeli masz jakiś problem z tym, że ktoś zarabia pieniądze, za które ty w ogóle nie płacisz, bo nikt nie każe ci kupować tego produktu i jeszcze masz z tym problem, no to znaczy, że to nie ja mam problem, tylko ty masz problem. No właśnie, bo tutaj jednak dostarczamy, czy, czy, czy twój podcast, czy mój, czy każdy inny, no godziny, setki godzin, jakichś treści i to bardzo często merytorycznych, wartościowych zupełnie za darmo. Tak, dokładnie. A powiedz mi, Radek, co poza e, książkami o stoicyzmie czytasz? O, o, wiesz co, ostatnio dużo biografii. Na przykład strasznie uwielbiam po prostu tak niedocenianą osobę, taką niedocenianą postać. Czasami przyznam ci, się, że chodzę pod jego pomnik, żeby poczytać książkę, usiadam na ławce. Już teraz jest zimno, rzadziej będę to robił. Ale jest w takim miejscu w Warszawie pomnik yy, z bitwy o West Point i chyba Saratogę też, tak naszego ukochanego Tadeusza Kościuszki. Słuchaj, jak ja poczytałem, jaki to był facet, to się w nie mieści. Co nie dość, że to on, y, jego fortyfikacje spowodowały wygraną West Point z wojskami brytyjskimi w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. To on, y, wiesz, przeznaczył cały swój majątek i dla Jeffersona wysłał na zwolnienie niewolników. A Jefferson w ogóle nie uznał tego <laughs> i nie zwolnił niewolników. To był człowiek, który, <laughs> który był za wolnością chłopów polskich. To był człowiek, który walczył w insurrekcji Kościuszkowskiej, w insurekcji przeciwko zaborcom. To był człowiek, który głosił oświecenie, że kluczem do wyzwolenia narodu polskiego jest właśnie wiedza, edukacja, wyzwolenie, wyzwolenie ludzi. To był człowiek, ja nie chciałem być człowiek renesansu, ale to był, to był chyba najbardziej wspaniały bohater w historii. Mądry, odważny. Szanowany przez wielkich tamtego świata, bardzo niedoceniany przez lata, zapomniany Tadeusz Kościuszko. Kto jeszcze? Benjamin Franklin. Ja bardzo fascynuję się w ogóle tym okresem ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Wiesz, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. To są ludzie, którzy oparli swoją wiedzę na edukacji klasycznej. Tak jak Churchill chociażby też miał edukację klasyczną ze sobą, znali łacinę, retorykę, historię starożytną. No, w tym kierunku idzie moje zainteresowanie, jeśli chodzi o takie relaks relaksacyjne lektury. Mm -hmm. A czyli, jakby trochę się cofasz, badasz te, te, te czasy starożytne, filozofię Tak, biografie. Ja kocham to. Kocham mm -hmm. na, YouTubie oglądam, na YouTubie. Ostatnio oglądam sobie dla relaksu e, takie f, e, filmiki, są animacje. Kojarzysz te animacje takie infograficzne? No, kojarzę. Na YouTubie. No, to ja oglądam sobie o, e, o bitwach starożytnego Rzymu. Mm -hmm. Juliusz Cezar, wiesz, z Galami, jakieś takie klimaty. A wybiegasz też czasami trochę myślami w przyszłość? Co, co ta nasza przyszłość przyniesie, i jak, jak będzie wyglądało społeczeństwo w dobie tych technologii coraz bardziej, um, coraz nowocześniejszych, jakby, gdzie ta technologia no jakby pochłania nas coraz bardziej. Wiesz co, nie za bardzo. To nie, nie będę ściemniał, że wychodzę. Nie, nie, nie myślę o tym. Zupełnie. Nie, Krótka nie, odpowiedź nie. tutaj jest. Nie. Nie, wchodzę, ja w... mhm. nie wchodzę w takie rzeczy, które wydaje mi się, że ułudnie nam się wydaje, że mamy wpływ, bo wiele, wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wiesz? I, i tak jak kiedyś, sto lat temu ludzie mówili, że, że kiedyś Paryż utonie w końskim łajnie, ponieważ jest taki rozwój tej niemotoryzacji tylko, wiesz tych dyliżansów w Paryżu. <laughs> że niedługo wiesz, pełne rzeki pełne łajna, bo po prostu taki dynamiczny rozwój, wiesz, ani nikt nie przewidział, że będzie wymyślony samochód. Rozumiesz o co chodzi? To jest tak. coś takiego. Ciężko, ciężko tak być takim dla mnie wizjonerem. Nie jestem jakimś tam wizjonerem. Tak, no ja też ja z kolei właśnie mnie się interesuje przyszłością i bardziej patrzę w tą przyszłość. Ale z kolei na przykład dzisiaj czytałem taki artykuł, że jak będzie wyglądał świat w 2045. No, i tam różne predykcje tutaj, że samochód, samochody jadą tak, tutaj roboty chodzą tak, a de facto no, nie jesteśmy w stanie zupełnie przewidzieć, i myślę, że będzie to zupełnie od, odległe od tego, co ludzie sobie myślą teraz. Po prostu tych rzeczy nie ma i ciężko nam sobie wyobrazić czegoś, czego nie ma. Wiesz co, ja nie chcę być tutaj człowiekiem o myślach katastroficznych, ale wiesz co, bo my, my myślimy o takich samochodach, kiedy ludzie, właśnie jak powiedziałem, płyną. Bez żadnego dobytku przez Morze Śródziemne toną po drodze, wiesz? I kraje, kraje gdzie, gdzie praktycznie ludzie żyją, tak jak w średniowieczu, jak Afganistan jeszcze, albo afrykańskie niektóre miejsca, ja nie wiem, czy może ci ludzie są bardziej szczęśliwsi od nas, który, którzy poszliśmy w ten rozwój technologii. Pytanie, czy to nam dało to szczęście? Nie wiem, to jest takie filozoficzne pytanie. Ale ja bym nie oceniał gorzej. No takich ludzi w Jakucji, żyjących gdzieś tam daleko z wypasu reniferów. Yy, I oni szczęśliwi są. Rodzą się, umierają, mają dzieci, żyją. No tak, wracamy już do tego podstawy, tak, czy, tak, czym jest tak. szczęście. Tak, dokładnie. Pytanie, czy to, yy, czy to cała technologia, ten rozwój, yy, czy to szczęście nadąża za tym rozwojem? Może tak bym to, to, to ujął. Tak, to, to, to prawda. Czy jest to jakaś prawda. korelacja w ogóle między tymi rzeczami? Czy to, nie, no fajnie, fajne są te zdobycze, jeśli chodzi o medycynę. Nie? To, 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 to akurat to, to, to nie dziwne, prawda? Mnie to interesuje, bo, wiadomo, chciałbym mieć możliwość wpływać na swoje zdrowie, a niestety, według stoików nie mamy wpływu na, to, na nasze zdrowie. Możemy robić wszystko to, co najlepsze, ale i tak efekt od nas nie zależy. No, no tak, znaczy no, efekt zależy od tego, no Jakby od naszych uwarunkowań genetycznych czynników. połączonych z tym, co robimy. Tak, tak, tak. Dlatego na przykład e, teraz tacy powiedzmy dietetycy, czy ludzie, którzy z, są związani z takim ruchem teraz długowieczności, którzy próbują poprawiać swoje życie na tyle, żeby jakby zwiększać tą, tą długość życia, no mówią, że. Ciężko jest w ogóle stosować się do jakichś diet, bo każdy z nas jest inny i jedna dieta może zupełnie inaczej zadziałać na, na drugą osobę. Mimo tego, że teoretycznie, obiektywnie rzecz biorąc, jest dobra, poprawno. No ale już jesteśmy w stanie wykonywać tak zaawansowane badania genetyczne, że możemy zobaczyć, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe. Oczywiście to są rzeczy niedostępne dla takich szarych ludzi, bo są po prostu bardzo, bardzo drogie. Ale jakby, no to zmierza w dosyć ciekawą stronę, czyli chodzi o, o medycynę. Ale zauważyłeś, powiedziałeś o ludziach, którzy interesują się długowiecznością. Mm. Zauważyłeś, że dzisiejsze społeczeństwo to jest takie społeczeństwo i takie życie, to jest takie życie trochę pod kloszem, takie ucie długowieczność, uciekanie od cierpienia, od bólu. A to jest nieodłączna część naszego życia. To są rzeczy właśnie. <grych> to, to spowoduje, że ludzie będą jeszcze bardziej, wydaje mi się, cierp cierpieli, bo to bo cierpienie i tak ich dotknie. Prędzej czy później każdy z nas umrze, i trzeba umieć się na to przygotować. No, umrze albo nie umrze, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No dobra, ty to, to jesteś tutaj, wiesz. Futurystą, więc wiesz, to ja nie będę wiesz. Wysuwał jako ekspert, bo nie, nie znam się na tym. Ale jeżeli masz lepsze informacje ode mnie, to chętnie posłucham. Ja wiesz, mam na nadzieję po prostu. Tak. To jest kwestia nadziei. A powiedz, masz coś takiego, co, co ci sprawia trudność? Czym jesteś niezbyt dobry? No pisanie, tak jak mówiłem, masz raczej pisanie. Wydaje mi się, że słowo pisane u mnie nie jest za dobre. A robisz transkrypty? Yy, nie. Podcastów? Co ty? Nie. Co ty? Znaczy w sensie nie ty konkretnie, tak? Ale czy, czy zlecasz to? No znaczy nie dostałem, mam trochę tych moich solowych porobionych. Mam. mam. Okay. Ale no bo tutaj jakby możesz wykorzystywać ten kontent swój. Nie musisz pisać, tak? Po prostu ktoś mhm. tłumaczy na czy robi transkrypcję tego co ty mówiłeś tak i masz tak, od tak, razu tak, post nie, na blogu mam, mam ale je dostępnie prawdopodobnie w ramach mojego kursu te transkrypty dla osób które zakupią też kurs a myślisz no właśnie odpali, odpaliłeś kurs I dla, kogo, dla kogo jest ten kurs nie nie odpaliłem ja nie robię. odpaliłeś jeszcze na razie zbieram zapisy chętnych na informacje o kursie. To nie jest tak, że ktoś pisze, poda maila, to od razu kupuje kurs. Nie, po prostu dostanie informacje i prawdopodobnie, jako że podał tego maila, dostanie też zniżkę na kurs. Więc o, ja się już ktoś... zapisałem. A podałeś swojego maila, tak? Tak, tak. No to, no to dostaniesz prawdopodobnie zniżkę, i, i jak będzie kurs, ja myślę, że w listopadzie go gdzieś skończę. To nie jest tak, że ja go tak wiesz, codziennie robię. Po prostu, um, kiedy mam chwilę czasu, siadam, nagrywam lekcje i, i dołączam. To będą lekcje w formie audio. Tak jak ja tworzę podcasty, bo, bo, bo to są dla moich słuchaczy, więc raczej wolę słuchanie. Ja jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do wideo. Robię te wideo, krótkie, ale raczej nie, nie chyba nie nadaję się na YouTubera, ale nie muszę być wszystkim i wszędzie. Na Instagramie robisz wideo. <laughs> Takie krótkie jakieś wiesz, to nie. Ja nie, nie, nie jestem jakimś tam YouTuberem, raczej mam YouTube, i mam tam jakieś filmiki o Stoicyzmie. Nagrałem chyba 7 czy 9 odcinków. Telefonem, zmontowałem telefonem. I to wszystko. Czasami jakieś zapowiedzi robię wideo, ale raczej audio, wszystko jest. No, oczywiście będą PDF-y, więc dla ułatwienia jakieś ćwiczenia w PDF-ie. I to wszystko. Więc no bo kurs będzie o stoi w bo tak w sumie nie, nie, nie powiedziałeś. Znaczy, gdzieś tam. To wcześniej Między innymi. mknęło Między innymi. Między innymi. Czyli kto, kto jest Twoim docelowym odbiorcą? Każdy? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dla, dla każdego kurs, ale to jest raczej dla takich ludzi, którzy yy, którzy nie są zupełnie, bo są tacy ludzie, którzy nie trzeba na siłę wiesz, pomagać. To jest dla ludzi, którzy nie muszą się podno podnosić Bo oni są szczęśliwi z życiem Nie mają ze sobą żadnych problemów Nie mają, y wiedzą co chcą w życiu robić To wydaje mi się, że i, I robią to i są szczęśliwi Wydaje mi się, że to nie jest dla nich kurs To nie jest dla każdego jednak kurs To jest dla takich ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą Nie wiedzą jak, jak są nieodporni, boją się y Różne sytuacje ich przerażają w życiu I, i to jest dla takich osób Film, y kurs Jasne Eee, Okej, okay. to już tak zbliżając się ku końcowi, masz coś takiego, co chciałbyś przekazać naszym słuchaczom? Jaki, jakąś myśl, pytanie, podsumowanie? Nie, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Co może. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, już było dla nich przekonujące. Jeżeli ktoś zdecyduje się na, na więcej na więcej wiedzy, zapraszam jeszcze raz. Przepraszam, ten kurs, ja cały czas tak mówię, nie chciałem, żeby tak wyszło, ale zapraszam do słuchania moich obu podcastów, bo robię też podcast po ludzko pieniądzach. O, o, o którym nie wspomniałeś, nie, nie pytałeś, ale mm -hmm, mm -hmm. robię też o pieniądzach. To zupełnie inne podejście do finansów i do pieniędzy, takie bardziej zdroworozsądkowe, mm, bez jakichś ściem dotyczących zarabiania yy, i bardzo polecam. Bardzo go polecam. Wyszły też yy, słuchaj fiszki mojego autorstwa przy współpracy merytorycznej z Union Investment te fiszki takie, które są w księgarniach, w Empiku, takie małe karteczki. Kojarzysz? Kojarzę, Jak, kojarzę. Nauki A co jest na Tak, o finansach. To są o, takie lifehacki finansowe. Radosław Budnicki możecie znaleźć o finansach fiszki. Także zapraszam was do Empików, do księgarni, w internecie też można znaleźć, na fiszki.pl możecie kupić. Także to takie pierwsze wydawnictwo, które pojawiło się e, moje, mojego troszkę przy współpracy właśnie z Unionem. Brawo. A myślisz gdzieś tam w swojej w, w, w dalszej przyszłości o książce? Wydaniu książki? Są na razie. Tak, mam jakiś tam kontent już stworzony, ale na razie skupiam się właśnie na tym kursie, wiesz, ale w przyszłości być może. Super, super. E, ok, w takim razie zapraszamy do lepiej teraz, po ludzko pieniądzach, na fiszki, na kurs. E, pod, podlinkujemy, podlinkujemy pod tym odcinkiem. Tyle e, no, i, no i chciałem Ci serdecznie podziękować za, za przyjęcie zaproszenia. Miło było Cię poznać ostatnio, jak się poznaliśmy. E, no i dzięki za podzielenie się tą no, bardzo, bardzo ciekawą dla mnie wiedzą. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki, cześć. Dzięki Radek za bardzo, bardzo interesującą rozmowę. Mam nadzieję, drogi słuchaczu, że ten odcinek ci się podobał. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się nim w social mediach, jeżeli zostawisz komentarz lub jeżeli zostawisz recenzję na iTunes. Przypominam, że notatki znajdziesz na startupmyway.com łamany na 19, jak 19 odcinek. No i przypominam również o zapisie do listy mailingowej, jeżeli interesujesz się Przejściem z, własnego, przejściem z etatu do własnego biznesu, albo już taki krok wykonałeś, będę miał coś bardzo, bardzo fajnego dla Ciebie i jak będziesz na liście, dowiesz się o tym pierwszy i dostaniesz specjalne bonusy. Nie dostępne po prostu dla, dla innych osób, więc warto, warto to zrobić. Po zapisie również dostaniesz wideo o tym, jak ja opowiadam o moim przejściu z etatu do, do biznesu i jak to wszystko wyglądało. No i możesz się zapisać na startupmyway.com, łamany na lista. Link znajdziesz również w notatkach do odcinka. I to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.